Witajcie kochani, z tej strony Juken i witam was moi drodzy serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. Dzisiejszy gameplay jest w pewnym sensie odpowiedzią na wasze komentarze, abym podjął takie wyzwanie. Wyzwanie będzie polegało na tym, abym wykonał najdłuższy możliwy kurs, jaki mam dostępny w Euro Trucku i abym sprawdził, ile mi to zajmie czasu, jak długo w ogóle, czy dam radę. No jest to niewątpliwie dla mnie, słuchajcie, wyzwanie, ponieważ na tym koncie, na którym teraz stworzyłem do levelowania pod odcinki, no maksymalna trasa, zresztą odcinek z tego jest, jaką przebyłem, to było 1700 km, tam też jeszcze bez jakichś przygód się nie obyło. Więc dobrze, podejmuję to wyzwanie. Jest to dla mnie podwójne wyzwanie, dlatego że nie lubię tras długich. Taka trasa do 1000-1500 to jest maks, taka trasa większa no, mnie troszeczkę przeraża. No tu mamy taką trasę, myślę, że będzie ok. Tą pierwszą sobie podarujemy ze względu tylko i wyłącznie na to, że to jest Wielka Brytania, a odcinek z Wielkiej Brytanii będzie zupełnie osobny. Także myślę, że ta trasa jest ok, jest 3000 km. No nie jest to na pewno najdłuższa trasa w Euro Trucku, bo no nie mam dostępnych jeszcze wszystkich DLC. Pewnie tutaj jest też Francja, Włochy, no tutaj Hiszpania czy Portugalia, więc przypuszczam, że gdybym miał Hiszpanię, to gdzieś ta trasa, jakby to tak zakręcało, mogłaby być jeszcze dłuższa. Albo gdzieś tutaj, na przykład z Finlandii do Hiszpanii, też by mogła być dłuższa. Nie wiem, ciężko mi jest tak ocenić, nie będziemy się nad tym, moi drodzy, skupiali. Kurs będzie ze Stambułu w Turcji, więc możemy tam się jak najbardziej przenieść. Ustaw GPS, tutaj już nie będziemy się szczypali, po prostu komu w drogę temu czas. Sam odcinek, słuchajcie, pewnie będę co jakiś czas pauzował, bo on by musiał trwać nie wiem ile godzin, co jest raczej dla ciebie, drogi widzu, bez sensu. Ja oczywiście sobie zanotowałem czas, w którym momencie to startuje. Tutaj sobie właśnie notuję, aby dokładnie wyliczyć, ile mi to czasu, widzowie, zajmie. Możecie w ogóle dać znać w komentarzach, czy waszym zdaniem podołam temu wyzwaniu. Ja mam troszkę też mieszane uczucia. Czekajcie, gdzie to ja jestem, gdzie tu jest ten wyjazd. Tam jest wyjazd, ok. Ciężarówkę mam oczywiście na 100% na fulla naprawioną, a jeszcze zrobimy, widzowie, jedną rzecz. Aby było trudniej, bo to będzie podwójne wyzwanie, włączymy sobie, moi drodzy, symulację zmęczenia. Oczywiście mandaty wiadomo, chociaż nie, tradycyjnie nie będę starał się ich jakoś tam prowokować. Objazdy sobie wyłączę, bo myślę, że przy tak długiej trasie te objazdy są bez sensu. Natomiast dam sobie więcej troszeczkę deszczu i losowych zdarzeń drogowych, przynajmniej na 70%. Czyli będziemy mieli zdecydowanie trudno. 26 km mamy. A, jeszcze sobie włączymy, moi drodzy, muzyczkę, ale to jak już w trasę pojedziemy. Oczywiście będę jechać zgodnie z przepisami. Oj, no to pojechałem, zagadałem się. Nie, że zgodnie z przepisami, tego wam nie obiecam, że pojadę na, tak wiecie, stuprocentowo zgodnie z przepisami, bo jeśli chodzi o prędkość, no to przy tak długiej trasie jest to niemożliwe, ale cel jest na pewno, że będę starał się jechać w miarę realistycznie. Jeżeli będziecie chcieli, mogę też nagrać taki odcinek, że taką rekordową trasę pokonuję przez Trackers MP, czyli tam, gdzie są gracze również. Chociaż, oj, dobra. Ją zawiesiłem. Dobra, już się skupiam na drodze, bo ja tu, jak się patrzy na trzy monitory, to potem tak jest, a trzeba się skupić na drodze. Coś czuję, że będzie ciekawie z tą trasą, bo jestem troszeczkę dzisiaj, słuchajcie, rozkojarzony. Więc może być ciekawie. Natomiast dlaczego nie chciałem tego robić przez Trackers MP? No, powód jest tylko i wyłącznie jeden, że zobaczcie, no tutaj coś jednak na tej drodze się dzieje, prawda? A w momencie, kiedy bym jednak, wiecie, jechał przez Trackers MP, nie macie w ogóle tego ruchu, no powiedzmy, lokalnego, tak? I no myślę, że bym przysnął, chociaż ja i tak myślę, że tutaj
bez jakiejś przerwy na kawę się nie obejdzie. Ale to możemy zrobić, żeby był większy realizm w ten sposób, że każda moja pauza, ta związana ze spaniem, będzie pauzą realistyczną, bo wiadomo, że przez tyle godzin, no to gdzieś tam wujka Czesia będzie trzeba odwiedzić, to jest oczywiste. Gdzie ten GPS mnie prowadzi? Tam mogłem prościej jakoś jechać. Dziwnie mnie prowadzi. Natomiast jestem, powiem wam szczerze, bardzo... bardzo tym wszystkim zaciekawiony, jak to będzie. Włączymy sobie oczywiście muzyczkę, także drogi widzu, też część będziesz widzieć przebitek z trasy, gdzie nie będę gadał, nie będę gadał przez cały odcinek, bo to chyba się nie da przez 2 godziny cały czas gadać. By mi gardło wysiadło. Idziemy w prawo. Ej, jedź gościu. Jedź mi stąd. Oczywiście. Cel. Trzymaj się prawej strony. Się przejeżdża? Skręć w prawo. Chyba się przejeżdża. Celem, moi drodzy, oczywiście będzie nie uszkodzić ciężarówki. No gdzie mnie tu zajeżdżasz, gościu? Celem będzie, słuchajcie, na tak długim dystansie nie uszkodzić ciężarówki, ale czy to się uda, to nie wiem. Nie będę jakichś tutaj, słuchajcie, wariacji specjalnych uskuteczniał. Postaram się jechać w miarę, tak wiecie, z jednej strony realistycznie, a gdzie trzeba, no to będzie trzeba nadrobić. W ogóle, słuchajcie, pokazuje... A, jeszcze mi nie pokazuje, ile mamy do końca czasu gry. Nie sprawdzałem tego, nie liczyłem. Jak ktoś z was wie, jak to się przelicza czas w Eurotracku? Ile na przykład... Możemy to nawet policzyć teraz. Ile minuta... Znaczy inaczej, ile minut w grze to jest realna minuta? Czekajcie, lewej strony mam jechać prosto. Ty! Bo jestem tego też bardzo ciekaw, nie? Ile minut czasu gry jest w jednej minucie, bo to będzie też łatwiej, wiecie, przeliczyć taki czas. Chociaż szczerze powiem wam, że... zaczynając to wyzwanie, jakbym miał powiedzieć swoje odczucia, uczucia, to czuję się trochę przytłoczony. Nie będę na żadną stację jechał, nie mam żadnego towaru. Co ty mi tu pierdzielisz? Z jakąś stacją wagową. Ogrzało cię, czy co? Nie mam towaru, co ja będę? Ten mi tu przyspiesza jak... Coś boję się. Właśnie widać chyba to, że... Wy to chyba też widzicie, że troszeczkę mnie przytłacza tak duża trasa. Bo jak odbierzemy ten towar, będzie te 3000 km, to będzie też pokazane, ile jakby mi zostało, wiecie, godzin czasu gry oczywiście do końca. Podwójne wyzwanie to jest właśnie ta symulacja zmęczenia. I pytanie, czy nam czasu starczy, żeby dojechać. No jest to dla mnie wyzwanie. Tutaj na pewno podziwiam, słuchajcie, prawdziwych kierowców ciężarówek, którzy no takie trasy robią po te 3000 km przecież czasami, bo nieraz przecież z Polski mają, nie wiem, gdzieś do Hiszpanii kursy. Więc tu podziwiam. Paliwo na razie mamy, oj. Coś czuję, powiem szczerze, że moja koncentracja na tak dużą trasę może przez to przytłoczenie i może toś... A! Kurde, to ładny początek mamy, no. Hamulce coś zawiodły, za szybko się rozpędziłem. Trzymaj się prawej strony. I to jest właśnie najlepszy przykład, drogi widzu, że moja koncentracja dzisiaj jest na średnim poziomie. Następnie skręć w prawo. Chociaż kusiło mnie też, żeby zrobić... Ale to może innym razem. Skręć w prawo. Żeby zrobić, nawet wczoraj po live'ie piątkowym w nocy chciałem nagrywać na lekkim procencie taką trasę, ale to by było już naprawdę chyba hardcore. To jeden odcinek oczywiście taki jazda po mamy, ale zrobić taką trasę po lekkim procencie to byłoby dla mnie co jakimś, nie wiem, jakimś koszmarem chyba. Niewykonalnym. Do usłyszenia następnym razem. Dobra.
Także bierzemy zlecenie, zobaczmy, co my tu mamy. Tak, to było to, do Szwecji, dokładnie tak. Promem chyba tam nie będziemy musieli, nie jest jakiś promem. Cena, długość 65 km, do Szwecji lecimy do Sztokholmu, tak? To jest chyba Sztokholm, bo są trzy miasta obok siebie, ale tak, to będzie Sztokholm. Czyli ze Stambułu do Sztokholmu. Okej. Okay. 3000 km, czas 46 godzin czasu gry. No nic, przyjmujemy zlecenie, nie ma co, podjąłem wyzwanie, to jedziemy, widzowie, no to jedziemy. Jeszcze będę musiał się dokładnie zastanowić, jak to zrobić, żeby w nocy nie jechać, czyli chciałbym najchętniej te pauzy na sen robić, żeby nocka mi przeleciała, bo w nocy jakoś tak nie lubię jeździć tych tras, jak mam być szczery. Ale możecie napisać w komentarzu, czy lubicie jeździć nocą. Znaczy, z jednej strony wiadomo, że się jedzie fajnie, bo nie ma ruchu. Tutaj w Eurotracku również. Natomiast no, jest to takie trochę dla mnie męczące, nie? A jazda nocna. Nie no, serio, ja czuję, to też pewnie widać po moim stylu jazdy, że może nie będę musiał starać się naprawdę jakoś jechać ostrożniej, bo czuję, że mój poziom koncentracji dzisiaj jest średni, co na pewno może skutkować różnymi sytuacjami na drogach, ale dobra, włączmy sobie muzyczkę, widzowie, żeby nie było tak całkowicie nudno. Mam nadzieję, że ta druga mi się nie włączy. Świąteczna. Bo oczywiście odcinek nagrywam dosłownie parę dni przed świętami i mam świąteczną muzyczkę, która nam często towarzyszy na evencie świętego Mikołaja, no ale to nie jest klimatyczny temat tutaj świąteczny, więc może muzyczkę świąteczną sobie podarujemy, bo ty, drogi widzu, możesz to oglądać równie dobrze za pół roku, kiedy już dawno będzie po świętach. Jaki tu jest ruch? Czemu oni tak dziwnie jadą? A, bo tu są jakieś światła niby. Dziwne rondo, powiem wam szczerze. Zaraz za rondem, zaraz jakieś światła. Ojej. Ktoś czuje, że z tym gadaniem będzie ciężko, także może zamknę się na chwilę. Łyczka herbatki sobie wezmę. Ostatnio, słuchajcie, nagrywam po parę odcinków dziennie, gadam i naprawdę gardło czasem siada. Także myślę, że się na chwilę wyciszę, sobie kawałek Turcji zobaczycie i zrobimy tak, że co jakiś czas po prostu będę pauzował nagranie i jakieś wam relacje zdawał, ile już przejechałem. Nie wiem, co 200 km, żebyście mogli sobie porównać stan uszkodzenia ciężarówki, czy coś się tutaj przydarzyło. Czas. I dla tych wszystkich, którzy chcieliby tutaj zakwestionować, no to przecież, jeśli miałbym oszukać w przypadku serwisu, tak, no to wiadomo, że czasu, jak odholowujesz do serwisu, no to dodaje ci 2 godziny czasu, także to tak też nie działa, widzowie. Zresztą po co miałbym oszukiwać, to jest bez sensu. Dla mnie to jest zupełnie bez sensu, bo ja robię wyzwanie nie po to, żeby tutaj oszukiwać. Wykroczenie prędkości, okej. Okay. Prawej bramy. Dobrze. Jak mnie tak ładnie prosicie, to teraz już podjadę na stację wagi, bo wiozę towar. Nawet nie wiem, ile on tam waży. Chętnie się dowiem, ile ważymy. Że chcieliście, widzowie, taki dłuższy odcinek. 33 tony, spoko. Chcieliście taki dłuższy odcinek, bo on i tak czy siak pewnie będzie dłuższy. Jestem ciekaw, no bo to jest bardzo długa trasa, tak, a w policję wjechałem, super, zajebiście. Znaczy oni bardziej we mnie. 46 godzin czasu gry do końca. Ciekawe, ile uda mi się to zbić przy odpowiednim przyspieszeniu. Natomiast, tak jak mówię, ostatnio u nas przed świętami, może u was też takie silne wiatry były,
I ta pogoda była strasznie taka senna. Dzisiaj też jest taki dzień pochmurny, taki deszczowy. Strasznie nie lubię takiej pogody. Już bym wolał, jakby śnieg spadł. I przez to też moja koncentracja dzisiaj jest taka na średnim poziomie, więc na pewno to już wam powiem, że jak będzie pauza na spanie, to pójdę sobie jakąś kawkę zrobić. Bo czuję, że mój... Ale to też wiecie, no, to jest też świetne pokazanie, bo przecież kierowca zawodowy, który ma jakąś trasę do zrobienia, tam nie ma, wiecie, to tamto, musi jechać, tak? Nawet jak jego koncentracja jest właśnie też taka średnia, jest taki senny dzień, on musi jechać. I tu, powiem szczerze, to jest na pewno no, sporym minusem takiej pracy, bo my w Eurotracku możemy sobie usiąść, kiedy mamy ochotę, tak? A kierowca zawodowy nie ma, musi jechać, także też pozdrawiam wszystkich kierowców zawodowych. Utożsamiam się z wami, chociaż nie mam kategorii C, ale no mając średnią koncentrację dzisiaj, stwierdziłem, że zrobię ten kurs, bo nie ma to tamto. Obiecałem nagrać odcinek, także słowa muszę dotrzymać. Troszkę, jak widzicie, sobie staram się, jeżeli jest taka możliwość, tą prędkość przekroczyć, w sensie, no, żeby nadrobić ten czas, bo no, troszeczkę presję czuję na tą trasę, trochę mnie przytłacza ta tak duża trasa. I też, tak jak mówiłem, nie lubię takich tras, nie? Mnie bardziej kręcą, wiecie, niby 600 tysięcy za kurs, fajnie, ale w tym czasie myślę, że spokojnie 3 kursy po 250, po 300 tysięcy bym był w stanie zrobić. Takie po 1000 km, jeden po 1500. Bo jednak te krótsze kursy idą szybciej. Nie wiem, ile państw po drodze miniemy. Tak ciężko mi teraz bez patrzenia w mapę sobie to wyobrazić. No na pewno gdzieś tam pewnie przez Chorwację pojedziemy. Nie wiem, czy nie przez Bułgarię. Niemcy, tak? No czyli gdzieś po drodze muszą być Czechy. Nie wiem, czy Austrię będziemy mijać, to wszystko się okaże. Niemcy, później Dania, no i Szwecja. Czyli najwięcej trasy chyba będzie w Szwecji, jeśli chodzi o jedno państwo, bądź w Chorwacji. Chyba Chorwacja jest na największym odcinku jako kraj. Bo na razie powiem wam szczerze, nie za wiele ubyło z tego docelowego kursu, więc na razie staram się trochę przyspieszać, że akurat mandat za prędkość, no trudno, koszty się wliczy. Paliwo mamy, spać nie musimy. Też o tyle mi się w tym Volvo podoba, że jest bardzo fajny, duży licznik, który pokazuje, ile macie paliwa i na ile kilometrów wam starczy, więc tu raczej dwa tankowania po drodze będziemy musieli widzowie zaliczyć. No ale zapieprzam, jakiś kontener wieziemy. No nie jest to może jakieś, wiecie, w takiej prędkości staram się kamerami już nie bawić, bo potem wiecie z odcinków moich, jak te moje bawienie się kamerami się kończy, tu trzeba naprawdę się na drodze skupić. Jak jadę wolno, to i owszem, kamerę mogę wam pozmieniać. Natomiast... Chyba trochę za szybko jadę, coś czuję, że... Natomiast to na pewno najbrzydszy, powiedzmy, ładunek, jaki do tej pory wieźliśmy, bo wiecie, jak takiego jachta wieziecie, czy lokomotywę, no to jest to jakoś tam robi wrażenie, tak? A tutaj taki zwykły, szary kontener, szaro-zielony. Taki, bym powiedział, sraczkowaty w zasadzie, niezidentyfikowany kolor. Bo to nie jest ładna zieleń z green screena. Gdzie mi zajeżdżasz, Gostek? Aha, bramki, dobra. Czekajcie, trzeba by pas może zmienić. No ty, bałwanie mi. Znowu mam jechać na wagę. Czy was pogrzało? Pierdzielę tą wagę. No tak z prawej bramy, no to jadę prawym pasem. No. Róże awaryjne. Oby to się źle nie skończyło. Zazwyczaj widzieliście, że to moje jeżdżenie prawym pasem się źle skończyło, ale dobra, udało się. A nie, bo to jest jeden pas. O kurde. Dobra, wpieprzyłem się gościowi. Sorry, Gostek. Aż awaryjki włączył, czy to jest migacz?
Pieprzyłem się gościowi tą renówką, aż awaryjki włączył, ale nie zahaczyłem przecież o niego. Ładnie jechałem. Siemanko celnik, siemanko, siemanko. Tititit. Siemaneczko. O nie, ci znowu będą tu stali, nie wiadomo ile. No trudno, żeby waga się zmieniła od ostatniej. No nie, ci tu jeszcze coś... Patrzcie, co tam się dzieje, widzowie. I teraz będę stał jak taki... Pierwsza przygoda na drodze. Nie potrafią gałgany jedne wyjechać normalnie. Ja im pokażę, jak to się robi. Uwaga, jadę. Jadę. Nie ruszaj, jadę. 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 No i wjechał we mnie. No on we mnie wjechał, nie ja w niego. Czemu mandat? A pierdziele, jadę na... Na lewy pas, bo się wloką. Gość we mnie wjechał. Znaczy, to jest oczywiście akurat teraz żart, bo wiadomo, że mu wyjechałem, natomiast... Często, słuchajcie, jest taka sytuacja, że gostek w ciebie wjeżdża, ty jedziesz normalnie prosto, gostek w ciebie wjeżdża, ale i tak dostaniesz mandat. I to jest sytuacja, której ja kompletnie na przykład nie rozumiem. Nie, że... Wiecie, ten jak tu wyleciał tym Subaru żółtym. Gonimy go. Nie, to Mitsubishi chyba, nie Subaru. Dobra, tam nieważne. O szczegóły się nie będziemy czepiać. Gonimy żółte, nazwijmy roboczo Subaru. Może to dekorator Toyotą zasuwa żółtą. Czyżby Dekuś tak grzał? Dekuś z pimpusiem. Dalej, jedź mi tym lewym pasem, bo chcę wyprzedzać. Tutaj wiecie, to... Potem takie zawali drogi faktycznie robią różnicę, bo to... Przy takim dystansie, jaki mam do zrobienia, no to oj, oj. Zauważyłem, że jak się trąbi, to kierownica gorzej działa. Znaczy, ja nie mam kierownicy, na klawiaturze gram. Ale jak trąbię, to kierownica gorzej skręca. Tak jakoś tak dziwnie działa. Nie wiem, czy to jest problem tylko u mnie w klawiaturze, czy to ogólnie w Eurotracku tak jest. Możecie dać znać w komentarzach, czy też tak macie. Że czasem uważajcie, jak trąbicie na zakręcie, bo już nieraz tak w barierki przez to wleciałem. Fajne jest to, że słuchajcie, w czasie, kiedy ja tutaj sobie robię trasę, no to coś tam mi pracownicy zarabiają. Także no nie zakładam, żeby moja trasa miała się nie udać, żebym miał jakąś karę zapłacić. Absolutnie tego nie zakładam. Zaraz będziemy z Turcji wyjeżdżać? Jeszcze pewnie nie. O, Fidex. Witamy firmę kurierską. I żegnamy, bo się spieszę. I tam z ograniczeniem prędkości. Kto 50 tu postawił? Ludzie, litości. Dwupasmówka, jaka 50? Ja tu się spieszę, mam jeszcze do Szwecji lecę. Dopiero 200 km zrobiłem trasy. Dobra, 23 minuty nagrania, więc myślę, że będziemy, słuchajcie, wyjeżdżali chyba właśnie zaraz z Turcji, także chyba to, co mogę zrobić, to na chwilę może spauzować i pokażemy się gdzieś dalej. Póki co, słuchajcie, mam połowę... jest połowa? Tak nie widzę dobrze. Około połowy, może trochę mniej jak połowa już symulacji zmęczenia, także słuchajcie, ja przejechałem dopiero 200 km, także chyba tą symulacją zmęczenia sobie troszeczkę... O nie, jednak ta świąteczna muzyka się włączyła. Czekajcie, trzeba zmienić. Nie, nie, tak nie może być. Miało nie być muzyki świątecznej. Radio nie będę włączać, bo będzie muzyka komercyjna i mi film zablokują, także... Jakby ktoś się pytał, czemu radia nie włączam. No, znowu to ważenie. Ci w tej Turcji to mają jakiegoś fizia na punkcie ważenia. Dobra, jest wyjazd z Turcji. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ja sobie czas
rozpoczęcia nagrania, znaczy kursu, tak? Nie nagrania, tylko kursu sobie zapisałem. Także jestem ciekaw, ile w ogóle cała trasa nam zajmie. Jeżeli ja 200 km, czy tam nie wiem ile było, zrobiłem, słuchajcie, 20 minut, to statystyka nie należy do najlepszych, niestety. Wyjedziemy razem z Turcji, drodzy widzowie, i pewnie jak wlecę na jakąś autostradę, no to troszkę spauzuję, zobaczymy się wtedy, jakbym robił spanie, żebyście ładnie widzieli, jak tam nam czas się zmienia. Co ja mam prosto jechać niby? Też tutaj, nie no, pokazuje mi tu. A bo to jest stacja benzynowa, czemu nie... Dopiero teraz się skapowałem, że to jest stacja benzynowa. Dziwnie to zrobili. Już więcej tych szlabanów nie było. Ogrzało was z tymi. Pomachajmy do kamery. Gościu jak patrzy. Mnie cholera wie, co ja wiozę w tym kontenerze. Nawet wiecie, co jest najlepsze? Brałem zlecenie. Teraz się pośmiejecie ze mnie, ale brałem zlecenie i nawet nie patrzyłem, co wieziemy, nie? Tylko na... Oj. Tylko patrzyłem na dystans, tak? Patrzyłem tylko na dystans, a nie... Co, ja mam tu prosto jechać, czy to ominąć? Jest zakaz trąbienia. To akurat na złość. Zakazy są po to, żeby je łamać. Halo, Gostek. Siemano. Jest zakaz trąbienia, to akurat sobie zatrąbiłem. Do Bułgarii wjeżdżamy, moi drodzy. Republic of Bulgaria. Także wjeżdżamy do Bułgarii. Połowę zmęczenia mamy. Ja nie będę w dzień, ja raczej jeżeli już bym chciał się przekimać, to na ile... No co znowu? O 21. Czemu, kurde, co tam się stanęło? Co ja wjechałem? No, to jest też dowód, jak widzicie, moi drodzy, troszeczkę, jeśli chodzi o moje dzisiaj... o moją średnią koncentrację, do której wam się szczerze przyznałem. Więc na pewno takich top będzie więcej. Jakieś wyboje w tej Bułgarii? Co to za droga w ogóle jakaś taka dziwna? Ups. Ups. Nie mam czasu zwalniać. Się spieszę. Do celu mam, kurczę, 2800 ponad. Kiedy ja to przejadę? No dobra, wyjechałem na autostradę, więc myślę, że... Albo chwilę muzyki tutaj sobie możecie posłuchać. I popodziwiać klimaty Bułgarii, bo tu jest bardzo ładnie na tym West Balkans. Żeby było jasne, moi drodzy, oczywiście jadę tak długo, dopóki symulacja zmęczenia nie będzie mi się świeciła na czerwono. Że to tam, że ziewanie będziemy słyszeli, to trudno, ale musi się ona świecić na czerwono, to wtedy się przekimam. Zazwyczaj, tak jak wiecie, bo mówiłem o tym, jeżdżę bez symulacji zmęczenia, ale... No i co teraz? Trudno, mamy robić wiarygodnie, więc nie będziemy wyprzedzali pasem awaryjnym, bo miało... Miało być realistycznie, widzowie. Tak chociaż w miarę. Czy to Polak przed nami jedzie? Szkoda, że zbliżenia się nie da zrobić. Tak wygląda mi na polską tablicę w pierwszym momencie. Nie, to nie jest jednak polska tablica. Okej.
pomyliłem się. No patrzcie, hamuje gościowi, a ten mi jeszcze zwalnia. Jakiś taki szeryf drogowy, złośliwy. Ewidentnie złośliwy szeryf drogowy. Trudno, musimy się włączyć do ruchu jakoś. Wyjścia innego nie mamy. Normalnie oczywiście pasem awaryjnym nie będziemy jeździć. Ruch jak w Paryżu na wsi. Możecie obstawiać. Ciekawe, kiedy coś wywinę. W sumie stwierdziłem, widzowie, że przecież możecie sobie zawsze przyspieszyć czy przesunąć. A skoro ma być, to ja mogę się jak najbardziej zamykać co jakiś czas, ale wiecie, że po prostu pokażę wam całą trasę bez robienia pauzy żadnej. Bo tak samo jakbym takie wyzwanie na live zrobił, to ten live też by przecież cały czas leciał i też zapis bym zostawił. A obiecałem, że raczej będę starał się różne wyzwania też robić w postaci live'ów. No bo wtedy na bieżąco można obserwować. I na zapisie tak samo. Także niechby nawet ten odcinek trwał długo, to przecież wy możecie sobie zawsze przesunąć. A lepiej, żebyście widzieli cały przejazd niż jakieś tam pauzowanie. Tak mi się wydaje, ale oczywiście, drogi widzu, możesz dać znać w komentarzu, czy taka opcja ci się podoba, że jednak masz dostęp do całej tej mojej trasy bez żadnej pauzy. Póki co żadnej oczywiście nie było. I nie będę gadał przez cały czas. Teraz właśnie się na chwilkę zamykam. Muszę sobie herbatkę popić, żeby mi gardło całkowicie nie wysiadło, a wy obserwujcie trasę.
No niestety, moi drodzy, co jakiś czas będę musiał muzykę przełączać, bo tutaj, tak jak mówiłem, na playliście mam niestety też świąteczną muzykę pod odcinki, które nagrywałem. Jeszcze pewnie będę nadal nagrywał. Ostatnio swoją drogą też rzucałem z tego Trackers MP. Bardzo fajny kurs, oczywiście do wioski Świętego Mikołaja, do tego eventu świątecznego. No powiem wam, jest mega, mega. Także jeszcze tam pewnie coś też nagram, bo jak inni użytkownicy jeżdżą, to jest super. Jak najbardziej kiedyś mogę takie wyzwanie zrobić, żeby w tym Trackers zrobić długą trasę, natomiast wydaje mi się, że ona będzie po prostu nudna, bo no bo jeżeli nie ma ruchu ulicznego, tak, nie ma samochodów, no to troszeczkę bez sensu. Byłoby takie zbyt, wiecie, nudne jak dla mnie. I patrz, wyjeżdża mi pod maskę. Postaram się, słuchajcie, z tą symulacją zmęczenia na tyle dociągnąć, żeby do 20, może do 21 się uda. A to dlatego, że tak jak mówię, chciałbym tą nockę sobie przespać, bo jakby nie lubię nocki, nie lubię w nocy jeździć. Chciałbym po prostu nockę sobie przespać i jechać w dzień. Sami widzicie, że są o wiele lepsze widoki, prawda? A West Balkans jest super. Tutaj są super widoki, także wolałbym je razem z wami podziwiać w ciągu dnia. Zakaz wyprzedzania, no trudno się mówi, żyje się dalej. Jak mus, to mus. O, zrobił mi przysługę, jak miło. Jak miło, widzowie, że zrobił mi Gostek przysługę. km za nami, czyli przypuszczam, że ta symulacja zmęczenia, nie wiem, co 700 km chyba trzeba spać. Też nie jest dobrym znakiem, niestety. Nic, będzie się świeciła na czerwono, będzie masakra, to już wtedy się prześpimy. Jeszcze troszeczkę nam zostało paliwa na 700 km, więc myślę, że może pierwszą pauzę przy, jak będzie do celu 2000 km, może mi się uda zrobić, ale nie wiem, czy aż tak, co tu się stanęło. Nie będziemy obserwować, co oni tu wyprawiają, bo my się spieszymy do celu. Wiecie, jak jest, widzowie. Szkoda czasu. Czyli drugi kraj. Pierwsza była Turcja, teraz jesteśmy w Bułgarii. Oj! A następnie zjedź w prawo. Oj! Granica kolejna? No to chyba wjeżdżamy do kolejnego kraju. No skoro granica. Zjedź w prawo. Jestem ciekaw, gdzie wjeżdżamy teraz. No otwieraj! Tam nie zamykasz. Zamyka mi tu. Tam jakiś pociąg jedzie. To będzie chyba Chorwacja, bo z tego co pamiętam, to w Chorwacji. A ten co tak dymi? Nie jedziemy po szutrze żadnym. Co on taką dymówę ma za sobą? Koleś dymi. Stacja kontrola wagi, kontroli wagi, a ja wiem gdzie, a tu jest waga, okej. Okay. Otwieraj. Kurde, ile to trwa wszystko. No i wyprzedził mnie Gaugan jeden. Będzie mi kurzyć na mój... Czekajcie, to jest chyba z drugiej strony, to jest na pewno z tej strony? Dobra, bo jest znak, okej. Okay. Zwątpiłem w pewnym momencie, widzowie, czy to nie jest naprzeciwka, czy tu można wjechać, ale jest na zielono, więc... To tak wyglądało, jakby z drugiej strony były te, wiecie, te od kontroli granicznej. Ale to jest wynik mojej słabszej koncentracji dzisiaj, także tutaj się do tego też przyznałem. No dalej otwieraj. Ile można dokumenty sprawdzać? I znowu będę za nim jechać i będzie mi kurzył. Zobaczcie, jaką dymówę gościu robi. Ja nie wiem, co on tam ma z tą naczepą, nie tak? Albo co on tam wiezie, że tak kurzy, jakieś zboże w takim baniaku, by zboże wiózł w cysternie, coś? Nie, no. Dziwne, nie?
Też zboża się nie wozi w takich cysternach. O, już zaczyna ziewać mój Gostek. Słuchajcie, już Gostek zaczyna ziewać, no nic. Coś czuję, że do 20 może mi usnąć. Nie będziemy dzisiaj nielegalnie próbowali przekroczyć granicy, odcinek z tego był. Nie, na razie nie będziemy spać. W ogóle nie zwróciłem uwagi, do jakiego kraju wjeżdżamy. Obstawiam, że może to być Chorwacja. Ale nie czytałem na żadnych napisach. Może tu będzie jakaś tablica, gdzie my wjeżdżamy. Dziwny wyjazd z granicy, nie? Taką drogą szutrową. Taki dosyć specyficzny. Jest parking? To nawet nie jest parking, ale na razie nie potrzebujemy. O, już jest na czerwono, kurczę. Widzowie, spanie nam się na czerwono załączyło. Ale cel, no, w żaden sposób nie będzie spełniony, bo ani to dystans, który chciałem przebyć, ani to godzina. No, nie będę się kładł o 18, bo najlepszy czas jeszcze stracę. Ej, jedź ty baranie jeden. Ja niby mam jechać tam. Tu. Okej. Także wiecie, o 18 nie chcę się kłaść spać, bo wstanę gdzieś pewnie o 24 i całą nockę pojadę. Ja chcę jeszcze, póki jasno, najwięcej z siebie wycisnąć, żeby nockę po prostu przespać, nie? Nie wiem, czy mi się uda, słuchajcie, te 3 godziny jeszcze jechać taki senny. A paliwa na razie mamy. Oczywiście zatrzymam się na stacji benzynowej. Wiadoma sprawa, widzowie. Stacja benzynowa, dlatego że... Uj! Ja wiem, że mnie dopada zmęczenie. Ty myślisz, że ja nie wiem? Jeszcze chwilę jesteśmy w stanie tu pojechać, ale później to jest już taki problem, że zasypiasz i coś przypierdzielasz, także tu mamy dosłownie może faktycznie do 19 czas i będzie trzeba się przespać. Chyba, że dłużej się prześpię na 2 razy, no zobaczymy. Też mi szkoda też tego czasu marnować, bo mamy jeszcze 36 godzin. Ja cały czas mam takie, wiecie, wrażenie, jakby nic kompletnie nam nie ubywało, nie? Ani z tego czasu, ani z dystansu. Z dystansu widzę, że to jest 2400, ale to się tak dłuży w tej chwili. 45 minut odcinka. A mam, nie wiem, nawet 1000 kilometrów nie mam przejechane w tej chwili. Bo tam było 3000, chyba niecałe 100. Całej trasy. No jedźcie, bałwany, bo mnie tu dopada zmęczenie. No nic, będzie trzeba się niedługo zatrzymać. Także już musimy się rozglądać na mapie za... Musimy się rozglądać, widzowie, na mapie za jakimś tutaj zjazdem. Nie mamy wyjścia. Na razie nic tu nie ma. 90 na godzinę się wleczemy, bo nie wiem, czemu oni tak jadą. Koleś lewy pas blokuje. Nic, będzie trzeba iść spać. Bo wiecie, to się może źle skończyć. Jak macie symulację zmęczenia i zbyt długo będziecie jechali, oczywiście oprócz tego, że dostaniecie mandat, to już jest pewne, że zaraz mandat dostanę. Tak druga sprawa jest troszeczkę gorsza. Może was dopaść zmęczenie, wy zasypiacie i przypieprzacie ciężarówką, która jest do kasacji wtedy. Zresztą tak jak w świecie realnym zresztą, nie? Także, a nie wiem, po co migacz daje, to nie jest żadna... Uj! No jedź! Jak ci ludzie mi na nerwy działają, ja bym nie mógł, słuchajcie, być kierowcą zawodowym. Widzicie? Tak się ściemnia, to jest, że jesteś właśnie zmęczony, a potem na dłużej cię ściemnia i...
Jedź. A pierdziele cię, baranie jeden. Ciebie też pierdziele. Stój, gościu. No i po co we mnie wjechałeś? Na szczęście chociaż mandatu nie dostałem. Widzi, że jadę, no to niech hamuje, nie? Wlokom się, kurde, ja tu nie mam czasu. Szukam stacji benzynowej, żeby się przekimać. Jest po drugiej stronie. To nas, no, nie urządza. Nawet żeby się, słuchajcie, jakoś nie denerwować specjalnie, to nie będę na mapę zaglądał. Tak, przyczepa Volvo, wiezie części Volvo, a jedzie renówką. No to taki... O, jest, mamy stację, słuchajcie, widzowie, mamy stację, dobry znak. No nic, będzie trzeba zjechać. Nie mamy wyjścia, bo ta jazda dalsza już na zmęczeniu może się nam beknąć, czknąć i nie tylko. Także robimy pauzę. Ja w tym czasie też... O, to będzie też... Czekajcie, i tak muszę zjechać tu. Zatankuję, zrobię sobie drzemkę, a ja sobie pójdę po kawkę. Także ja w świecie realnym też sobie chwilę przerwy zrobię i tam w miejscu, gdzie... Tam w miejscu, widzowie moi drodzy, gdzie będziemy kimać, to na chwilę spauzuję nagranie. Abyście nie musieli za mną czekać, zajmie mi to 5 minut w świecie realnym. Chociaż nie czuję się na razie zmęczony tą trasą. Bardziej się, szczerze mam powiedzieć, jak zacząłem jechać dłużej, no to bardziej się poczułem rozbudzony, ale kawkę sobie przeniosę jak najbardziej. Gdzie tu jest ten parking? Tu, w tym piasku? Tu nie wiem, czy to jest piasek. Tak, tu jest mój parking? Taki brzydki? Wychodziłoby, że tak. Dobra. Także tu się przekimamy. I za chwilę wrócę i... O, wyszło nam fajnie. Zobaczcie, jak nam fajnie wyszło. 4:40, przekimaliśmy się i... nie ma tragedii. Dobra, na chwilę pauzuję. Za chwileczkę się widzimy, moi drodzy, ponownie. No i jestem, moi drodzy, wróciłem, także radyjko włączamy i lecimy dalej trasę. No wiecie, jeśli miałbym teraz cokolwiek tutaj, nie wiem, podsumowywać, to wiecie, to jest niecałe dopiero 1000 kilometrów przejechane, więc ciężko jest tu robić podsumowanie, bo takie trasy dla mnie to jest codzienność, to jest norma. Ja myślę, że zmęczenie może się... Zmęczenie Eurotrackiem, czy w ogóle zakółkiem, może się pokazać dopiero w momencie, kiedy będziemy mieli, nie wiem, 2000 już przejechane. No, tak 1500-2000 przejechanych kilometrów, czyli jeszcze 1000 do celu. To myślę, że będzie taki moment wyzwania. Póki co, tak jak mówiłem, się rozbudziłem. Ja sobie jeszcze kawkę, widzowie, przyniosłem. Oj! Chociaż moja koncentracja dzisiaj jest słaba, więc to jest też podwójne wyzwanie, bo mówię, dzień dzisiejszy jest tak senny, taki pochmurny i wy tego za oknem nie widzicie, co jest u mnie, natomiast tak jest, możecie mi na słowo wierzyć. Zresztą jak oglądasz, drogi widzu, to właśnie wiesz, że w okresie przedświątecznym te dni straszne wiatry, strasznie deszczowo, tak szaro, ponuro, nie lubię takich dni, ale nie narzekamy. Wyzwanie podjąłem, więc jak najbardziej, jak będę robił jakieś dziwne rzeczy, to mi po prostu wybaczycie. Człowiek maszyną nie jest. Na razie wam żadnych, słuchajcie, tutaj relacji odnośnie rozwoju firmy na tym koncie no nie dawałem, bo też no nie było czego relacjonować. Dobra, wyprzedzamy. Nie było, słuchajcie, czego relacjonować, dlatego że też no robiłem te zlecenia świąteczne, one nie są dochodowe, nawet już exp z tego jest żaden i co widzieliście pewnie na odcinkach, ja już po prostu szedłem na łatwiznę i robiłem szybkie parkowanie, bo mi się nie chciało, wiecie, za te 40 expa tam się z tym bawić, bo i tak za całe zlecenie było 100 expa, także nie levelowałem, jeśli chodzi o to. No kasa, no jeżeli przybywała, to troszeczkę przez pracowników, ale też nie bardzo, bo nie spałem, więc to zlecenie jest takim pierwszym od no, dłuższego czasu, odkąd wszedł ten event świąteczny,
które no da mi trochę więcej kaski, chociaż 300 tysięcy to nie jest jakaś tam kasa, prawda? Nie jest jakaś tam kasa. Czekajcie, może na długich trzeba jechać, bo zauważyłem, że jak jadę na długich, to oni mi zjeżdżają. Trudno, będziemy lecieli na długich. Jedziemy realistycznie, tak jak sobie obiecałem, mimo że jest presja, że jest długa trasa, nie będziemy wyprzedzali pasem awaryjnym, no chyba że jakaś by była wyjątkowa sytuacja, żeby była droga zablokowana, to tak, ale w takich normalnych przypadkach nie będziemy tego, widzowie, robili. Staram się, aby ten mój kurs był w miarę możliwości po prostu realistyczny, chociaż i tak dużo rzeczy tutaj na pewno realistycznych nie jest. Ale mógłbym kiedyś spróbować takie wyzwanie podjąć, chociaż nie wiem, czy wtedy bym nie zasnął. Ja w ogóle podziwiam tych z was, którzy robią takie długie trasy, a wiem, że są takie osoby wśród moich widzów. Mega pełen szacunek dla was, pełen jestem podziwu dla waszych... Trzymaj się. Tutaj, nie wiem, dla waszej wytrwałości chyba najlepiej to można nazwać, że wy potraficie takie dłuższe trasy robić jadąc 90 km na godzinę, czyli z tym ogranicznikiem prędkości. Jak widzicie, ja ten ogranicznik, ten kaganiec sobie zdjąłem, bo no nie byłbym w stanie takiej trasy zrobić. To już by była w ogóle dla mnie chyba monotonia. Ale też jakby nie patrzeć, byłaby to forma wyzwania, nie? No bo to, co robię teraz, jest takim przetarciem szlaków, jeśli chodzi o wyzwania. Zobaczymy. Dojechać w całości, nie zniszczyć ciężarówki. No na razie jakoś specjalnie tej ciężarówki, słuchajcie, nie uszkodziłem. Mandatów no też nie ma jakoś tam tragedii. No myślę, że wiecie, kwestia prędkości to akurat się wytnie. Ale tak generalnie tragedii chyba nie ma. Jeden mandat tam za... A już nie pamiętam, za co mam mandaty, to już może widzowie są czujni, także widzowie mi, jeżeli drogi widzu oglądasz, to możesz śmiało napisać, jak pamiętasz, za co dostałem mandaty do tej pory. Bo przed wami to się nic nie ukryje. Kilka odcinków jeszcze dla was będę szykować, bo też obiecałem, gdzie właśnie będzie, gdzie pokażę wam, jakie ciężarówki mam, bo to Volvo, no to właściwie nim jadę, bo ono ma największy przebieg i tutaj sobie... Jakby wam to powiedzieć, po prostu taki, ja wiem, cel założyłem, może to będzie dobre określenie? Taki cel, żeby w tym Volvo jak najszybciej zrobić samemu przebieg 100 tysięcy kilometrów. A mamy dopiero 31, no już tam pod 32 podchodzimy w zasadzie. Już jest 32, brawo. Także po tym kursie trochę nam przybędzie, ale żeby te 100 tysięcy jednak było... tego przebiegu. Zobaczymy, na ile nam się uda. Oj, tu będziemy trasą normalną, widzowie, jechali niestety. Przez jakiś czas. No jedź. Jedź bezwolne. Przejechałbyś. No stanie ci taki baran na środku. No jedź. Jak jedzie gościu, to ja też jadę. Dajcie, no to nam utrudnia. To nam utrudnia, bo jak widzicie, nie jedziemy tylko autostradą, a też normalną trasą. Tak, żebyście potem nie mówili, że kompletnie nie ma realizmu. Proszę bardzo, dla widza. Zdecydowanie, słuchajcie, dla widza będziemy ten realizm dawali. Nie dali mi mandatu policjanty? To bardzo miło. W ogóle kwota, która, słuchajcie, widnieje w tych moich statystykach profilowych za mandaty i ilość mandatów, no bo to się przecież nic nie ukryje.
kwota, którą mam za mandaty, jest przerażająca, bo przypuszczam, że można by za to już kolejną ciężarówkę kupić. Jak mam być z wami szczery. Też dlatego może wiecie, jak nie wiecie, to powiem wam, bo może nie oglądałaś poprzednich odcinków, to ci powiem, że kupiłem sobie osobny garaż typowo w Warszawie, który jest takim moim garażem, tam jestem tylko ja. I wiadomo, garaż daje dochody, które ja generuję. Są tam ciężarówki, które są tylko moje i pode mnie przerobione. No mam ich kilka, ale to też nagram odcinek, w którym wam te ciężarówki pokażę, jakie mam. Jeżdżę najczęściej właśnie teraz tym Volvo. No dlaczego? No to już właśnie wam powiedziałem. Cel 100 tysięcy przebiegu. Więc to chyba, drogi widzu, rozumiesz. Ale też mam inne ciężarówki fajne, którymi też się z wami podzielę. Natomiast no ten garaż w Warszawie, typowo mój, no bądźmy całkowicie szczerzy, jest na totalnym minusie. Ja tym bardziej, że słuchajcie, no robiłem te zlecenia świąteczne, no to też ciężko się spodziewać jakichś dochodów, jeżeli tam kursy były, chyba totalnie najdroższy kurs był za 30 tysięcy, a tak były po 20 parę. A ja tak naprawdę nie robiłem tych kursów dla kasy, tylko tak, żeby wiecie, sobie pojeździć w tym śniegu, zobaczyć, zwiedzić ten Winterland. Także to też był mój taki cel. Jeszcze oczywiście odcinki z tego zimowego eventu będą, mimo że go już dawno skończyłem. To na multiplayerze pewnie coś tam jeszcze nagram dla was. Możliwe, że nawet jeszcze dzisiaj. Sprawdzimy, jak tam gracze się zachowują. Czy są jakieś korki. No, zjeżdżaj mi tu. Zjeżdżaj, bo nie mam czasu. Dobra. Ej, czekajcie, bo ja chyba też zjeżdżam? Nie. Chyba też miałem zjechać. Ojej. Mamy problem. Czekajcie, może mi się uda zgiąć, ale nie uda mi się. Dobra. Uda mi się? Dobra, przejedziemy. Uwaga, jadę. Hamuj, gościu, hamuj, bo jadę. A mój ty mi weko. Nie widzisz, że jadę. Zajeżdża gościowi drogę jeszcze. Jeszcze ma pretensje, nie? Cały Juken. Zajeżdża gościowi drogę, jeszcze ma pretensje. Ale chyba dobrze jadę, no. Się zagapiłem. Będę starał się, słuchajcie, wiecie, tego GPS-a jednak... nie, ten migacz. Będę starał się, słuchajcie, tego GPS-a jednak w miarę pilnować, żeby... no gdzieś tam się nie kopnąć. Oj, jaki tutaj F-16 lata. Jakieś lotnisko musi być wojskowe. Jakieś F-16 lata, zobaczcie, sobie leci sobie. Ale powiem wam, że tak jak mam fajne te Volvo, fajne felgi, tak ten kontener tak beznadziejnie wygląda. Więc chyba wniosek jest taki, że jak będę następny raz robił jakieś wyzwanie, a wyzwanie polega na tym, no, że jest jakby nie patrzeć właśnie wyzwaniem, to pojadę ze swoją własną, słuchajcie, naczepą, widzowie, która ma własne koła, własne felgi. I to będzie to, że to będzie po prostu jakoś wyglądało. Oj, się wkopałem. Ale tu chyba otwierają automatycznie. Dobra, okej. Pomyślałem, że jest ta bramka, gdzie trzeba się zatrzymać. Lecimy, moi drodzy, my tu czasu nie mamy, słuchajcie, dopiero 1000 kilometrów zrobiłem w godzinę czasu realnego. Zrobiłem 1000 kilometrów, także śmiem się domyślać, że cały odcinek będzie trwał 3 godziny. Ale skoro obiecałem bez pauzowania dla widza, poza oczywiście momentami, kiedy pójdę spać, sobie tam coś do picia w tym czasie przyniosę. No to jak najbardziej. Takie wyzwania będziemy raczej robić. Możemy je też robić na live'ie. Bo obiecałem widzom z Fishing Planet również jakieś wyzwania robić właśnie na live'ie. To wtedy wszystko możecie sobie zobaczyć, jak to wyzwanie robię bez tam jakichś pauzowań. Czekajcie, no niby mam jechać normalnie, prosto. A, bo tam jest jakiś zjazd, dobra. Czasami mnie, słuchajcie, niektóre rzeczy mylą, są mylące.
A to jest zjazd z autostrady, okej. Okay. Tam znowu się coś pali, jakaś chmura, czyli znowu jakieś auto się kopci. Ej, znowu to... W sumie mogłem pomyśleć, akurat story, drogi widzu, mogłem pomyśleć, bo po prostu z folderu mogłem tą piosenkę przenieść i by cały czas leciała nam ta sama muzyka, nie musiałbym skipować. No może zrobię to w przerwie. Jak pójdę spać... Znaczy, jak mój kierowca pójdzie spać, znaczy ja w grze pójdę spać. To może zrobię to w przerwie, żeby tak nie klikać co chwilę. O, odkrywamy, słuchajcie, jest plus, bo odkrywamy chyba kolejną jakąś drogę, bo na żółto ona nie była, także zobaczcie, nam się na żółto pokazuje, także troszeczkę odkrywamy, może gdzieś tam jakieś miasto po drodze odkryjemy, kto wie. Bo ja staram się też to, co wam właśnie mówiłem, oj, chmurzy się chyba, zaraz zacznie padać deszcz. To, co wam też właśnie mówiłem, staram się jak najwięcej tej mapy mieć poodkrywane. No, tak dla siebie po prostu taki cel sobie założyłem, żeby w tych statystykach profilu mieć jak najwięcej odkrytej mapy, miast. No tak wiecie, takie po prostu wyzwanie dla siebie, nie? Nie jest to nic takiego... Takie trofeum gdzieś na Steamie, nie... Po prostu chcę to mieć, nie? Znowu bramki, to tak prawie jak w Polsce. Kawałek bramki. Dobra, jedziemy na wprost, bo... Też tu są chyba te z zatrzymaniem niestety, to czekajcie, musimy jechać na prawo. Jedź tym zielonym pizderytkiem. Uwaga, jadę, stój! Stój! No kurde, gościu! No widzisz, że jadę, to nie możesz stanąć. Czy migacz dałem? Jedź tym punto, bo mnie denerwujesz. Widzi koleś, że jadę ładnie, kurczę, do bramki, a ten mi musi... Nie mógł zahamować, kurczę, mnie puścić. Ja tam ludzi puszczę. Dobra, no ale niestety, wyhaczyłem mandat przez tą akcję. Jak tam z tym naszym zmęczeniem? No kurczę, powiem wam, że ja nigdy nie testowałem, na ile godzin czasu gry starcza ta symulacja zmęczenia. No ale... Pamiętam, że o 4 rano czasu gry jakby obudziliśmy się ze snu, czyli mamy 5 godzin, nie? Dobrze mówię? Tak, 5 godzin jedziemy. Nie wiem, czy to jest w połowie. O, kolejna granica, czyli co? To już Chorwację byśmy opuszczali? Aż tak, słuchajcie, nie jestem dobry, żeby po flagach się... domyślić, gdzie my jesteśmy, aż takim nie jestem, słuchajcie, znawcą flag. Musimy w prawo jechać. Jedźcie tymi osobówkami. Dobra, osobówki jadą w lewo, więc to jest awaryjna sytuacja, w której możemy z pasa awaryjnego skorzystać, bo oni jadą w lewo, a my jedziemy w prawo. Więc wyjątkowo mogłem ich ominąć. To mi wygląda, jakbyśmy na Słowację wjeżdżali. Jak wyhamowałem w ostatniej chwili, widzowie. Patrzcie to, no, nawet już chyba nie wyhamowałem tutaj. Nie wiem, czy ten szlaban się teraz otworzy. Patrzcie, jak no dosłownie w ostatniej chwili wyhamowałem. Dobra, lecimy, bo nie ma czasu. Słuchajcie, 1000 km za mną, auto jest na razie nie uszkodzone specjalnie, ale trzymajcie kciuki, abym go dalej nie uszkodził. Dobrze, dobrze, Iwonka, dobrze. Będę się trzymał prawej strony. Fajnie, że mi doradzasz. Mi bardzo miło. A to jest flaga Węgier. Aha, czyli tamta była Chorwacji. To teraz do Węgier wjeżdżamy. Dziwnie jakoś w ogóle jedziemy, słuchajcie. Czekajcie, gdzie jest mapa? Belgrad. To my nie byliśmy w Chorwacji, widzowie. My jedziemy przez Węgry. Tutaj potem przez Czechy. Drezno, no to już są Berlin, Niemcy. Aha, no dobra. Czyli popieprzyłem kraje w takim razie. My jedziemy przez Węgry. A nie wiem, czemu mi się wydawało, że jedziemy przez Chorwację. O, deszcz zacznie padać zaraz, bo już tak się pochmurzyło.
A ja mam tutaj, słuchajcie, widzowie tego moda, realistyczny deszcz. Także troszeczkę mam, wiecie, jeśli chodzi o deszcz, mam troszeczkę utrudnienia. Nie jest to tak łatwo. Także wiecie. Mam kilka takich modów, na przykład między innymi realistyczny ruch i intensywność. To też pewnie widzicie, że tych samochodów jest więcej. I to jest właśnie to, co mówiłem odnośnie tego, że totalnym wyzwaniem byłoby dla mnie robić taki kurs na multiplayerze, dlatego że tam nie ma żadnych samochodów, wiecie, tego ruchu... tego ruchu lokalnego, ja to nazywam tak roboczo, wiecie, nie ma NPC-tów żadnych, nie? A dla mnie cały urok jednak polega na tym, żeby ci lokalsi jeździli, no bo mimo, że we mnie wjeżdżają, zajeżdżają mi drogę, no ale to też są emocje, nie? A jakbym tak, słuchajcie, całą autostradą miał jechać i zero samochodów, no to powiedzmy, że żadna frajda. Dobra, zobaczymy. Jedź, Gostek, bo troszeczkę Geodis. Jedź tym Geodis. Cokolwiek to jest. Chłopie, autostrada, ty 40 na godzinę jedziesz. Dalej, lecisz. Bo mi tu symulacja zmęczenia pogania. I tak wychodzi na to, niestety, widzowie, że będę musiał w ciągu dnia kimono teraz zaliczyć. I raczej tego już raczej nie obejdziemy, bo tak mogę obstawiać, że maksymalnie do 16 dojadę i zmęczenie da się na czerwono. Jedź prosto. Także troszeczkę mnie to też martwi, bo będziemy w nocy jechali. Niestety, widzowie, będziemy musieli jakąś tam część trasy zrobić w nocy. To trudno, no wiecie, no... prawdziwi kierowcy też właśnie mają tak te pauzy porozkładane, jak tachograf im każe i też często w nocy muszą jechać, no. Tutaj ktoś mi napisał ostatnio, jak chcesz mieć dzień, to tam wciskasz coś tam i wpisujesz jakąś komendę. Moi drodzy, ja dziękuję za takie rady. Zresztą ktoś inny napisał, że jak chcesz naprawić ciężarówkę, to wpisujesz tak, też jakąś komendę. Ale dla mnie to nie różni się niczym od moda, który pozbawia cię uszkodzeń. Ja nie chcę, słuchajcie, ciężarówki naprawiać za darmo. Mnie to kompletnie nie interesuje, bo jest to oszukiwanie, tak? Jeżeli już robię wyzwanie i miałoby się zdarzyć, że uszkadzam ciężarówkę, no trudno, ponoszę za to konsekwencje, jadę do serwisu, płacę. Bo jest to symulator, no jakby nie widzę sensu, słuchajcie, takiego oszukiwania. Miło mi, że dajecie jakieś tam rady, ale nie stosujcie tego. Mam nadzieję, że dotrze do was to, że stosowanie czegoś takiego nie ma kompletnie sensu. I tak samo jakby z tym dniem, no bo to też jest oszukiwanie. No słuchajcie, kierowca, który jedzie realnym świecie ciężarówką, robi mu się 22, on sobie nie wpisze komendy i żeby mu nagle się dzień zrobił. Jeżeli już mamy się w to wczuwać, to nasza kreatywność nam narzuca, tak kombinować, tak, wiecie, rozkładać ten czas, żeby było dobrze. I teraz mi właśnie przyszła myśl, że zobaczę, ile ja mam 29 godzin do końca, a przypuszczam, że dużo jeszcze do końca zlecenia jest, więc tu powiem wam szczerze, że prawdopodobnie sobie zrobię dwie drzemki pod rząd, żeby tą nockę przespać. Nie wiem, na ile to się na symulację zmęczenia, to też w sumie będzie odcinek o tym. Ja tutaj sobie porobię, moi drodzy, testy. Oj. Porobię sobie testy i zobaczę, czy jak dwa razy pod rząd będę spał, czy wtedy dwa razy dłużej będę mógł jechać. Porobię testy i też nagram odcinek, bo może niektórym z was się on wtedy przydać.
Także zobaczymy, nie? Bo póki co wiem, że jak raz się przespałem, nawet no będę musiał na zapisie na odcinku zobaczyć, bo teraz nie pamiętam, ile się przespałem. Ale skoro do czwartej, a szedłem spać jakoś chyba było po 20, no to spałem te 8 godzin. Teraz jadę od czwartej, czyli jadę 7 godzin już. Czyli przypuszczam 9-10 godzin maksymalnie będę mógł jechać. Czyli obstawiam, że o 14 nawet może mi zmęczenie już być na czerwono. Patrząc, jak to się zapełnia. No zobaczymy, widzowie. Nie ma co, wiecie, naprzód myśleć. Na razie żadne stacje nas nie interesują, czy tam parkingi. Najwyżej się dwa razy pod rząd prześpię i w nocy nie pojedziemy. I właśnie takie kombinowanie według mnie ma sens, bo wtedy, wiecie, ja sobie sprawdzę, ile mam czasu, muszę liczyć, żeby zdążyć na czas. Z drugiej strony śpiąc, wtedy pracownicy na ciebie zarabiają. Bo tak, wiecie, jeżeli ja miałbym sobie przez komendy przesuwać czas, to przez jakąś komendę bym sobie przesuwał czas, a pracownicy by mi tylko zarabiali, no i miałbym za darmo kasę. No to nie ma nic, wiecie, wspólnego z realizmem budowania firmy, tak? Bo jeżeli nagrywam dla was poradniki, jak sobie pomóc w sposób taki, no, uczciwy, no bo to, że śpisz trzy razy pod rząd, jest jak najbardziej możliwe. Bo możesz trzy razy pod rząd spać, jak jesteś bardzo zmęczony. To dla mnie to jest okej, tak? Że trzy razy pod rząd śpię i kombinuję, jak spać, żeby, wiecie, w nocy nie jeździć. Ale jeżeli już miałbym sobie, wiecie, kombinować przez konsolę, jakieś komendy wpisywać, czy żeby ciężarówkę za darmo naprawić, to dla mnie to jest największy bezsens. Absolutnie nie obrażam tych, którzy tak robią, ale dałbym wam mocno do myślenia, czy to jest sens, nie? Czy na własne życzenie nie pozbawiacie się troszkę kreatywności, którą dzięki tej grze możecie naprawdę rozwijać, bo cały czas uważam, mimo że gdzieś tam ktoś mnie za to skrytykował, może uprościłem myśl i nie do końca ona została poprawnie odebrana, ale cały czas uważam, że jeśli umiesz w Eurotracku fajnie zarządzać finansami i też tymi kredytami na pewnym etapie i nie przeinwestowywać się, to jest to mała cegiełka, podkreślam, mała cegiełka do tego, żebyś w świecie realnym w czymkolwiek sobie też poradził. Im więcej takich gier oczywiście masz do dyspozycji, typu na przykład jak ja jeszcze robiłem City Skylines, właśnie tego typu finansowe gry typowo, gdzie mówimy, gdzie te finanse mają znaczenie, tym lepiej dla ciebie. To ciebie uczy kreatywności, ale tak jak mówię, to jest mała cegiełka, to nie znaczy, że przecież tutaj założyłeś firmę transportową, się rozwinęła, to w świecie realnym możesz założyć firmę transportową. No tak to nie działa, moi drodzy. Więc tu chciałem tą myśl, żeby, bo ktoś tak odebrał, że tak to powiedziałem. Absolutnie nie. I tak jak ja, słuchajcie, tu w Eurotracku mi idzie dobrze, w życiu bym firmy transportowej, słuchajcie, nie założył, bo zwyczajnie nie mam nawet kategorii C. Zwyczajnie się na tej branży nie znam. Kompletnie się, słuchajcie, nie znam na branży transportowej. Ale nadal uważam, że jest to jakaś mała cegiełka ogólnie do zarządzania biznesem, do tego, żeby nauczyć się brać odpowiedzialność za to, co się robi. Czyli jeżeli ty wpisujesz komendę, żeby, nie wiem, naprawić za darmo ciężarówkę, to oprócz tego, że pozbawiasz się kreatywności, to nie bierzesz odpowiedzialności za to, co robisz. I to trzeba jasno powiedzieć. Dla mnie odpowiedzialnością jest to, że jeśli gdzieś przydzwonię, to jest tak, jak nagrywałem dla was te odcinki właśnie z Winterlandu, tam siłą rzeczy robiąc drifty czy coś, no liczyłem się z tym, że to ciężarówka będzie do naprawy. I poniosłem za to konsekwencje, a w postaci tego, że 500 000 zapłaciłem za naprawę ciężarówki. Jakbym dzisiaj ci pokazał mój garaż, tam gdzie tylko ja jestem, no to byś zobaczył, czy zobaczyła, ile ja tam strat generuję jako Yuken. Ale to mówię, w moim przypadku tylko dlatego generuję straty, że robiłem te kursy świąteczne, tak? Gdybym robił takie kursy, wiecie, po 500, po 400 tysięcy złotych, to dobrze wiecie, że te straty szybko bym pokrył, tak? A że robiłem kursy za 20-30 tysięcy, no to... Słuchajcie, nie wiem, ile mamy przejechane, dopiero chyba 1400 km mamy za sobą.
A ja tak chwilowo takiego zamulacza załapałem. Trochę ta trasa mi się taka robi... Nie wiem, jak to powiedzieć, jak to nazwać. Muszę patrzeć na tą symulację zmęczenia. Teraz, jak będę szedł spać, oczywiście w grze, to ustawię tą muzykę, żeby wam co chwilę nie klikać tego radia. Sorka, moi drodzy, mogłem wcześniej pomyśleć. Jak widzicie, rozkojarzenie dzisiaj daje o sobie znaki, ale to też stwierdziłem, że nagram, bo oczywiście ktoś by powiedział, no dobra, gościu, jesteś rozkojarzony, tam zmulony, no bo jest taki dzień, no to po co nagrywasz odcinek? No to też już właśnie wyjaśniam, że realny kierowca, kiedy ma jakieś wyzwanie na długą trasę, to też musi sobie z tym radzić, też musi, nie wiem, wypić kawkę, czy się jakoś zimną wodą spryskać, żeby się pobudzić. I też tą trasę musi zrobić i nie zadzwoni tam gdzieś do logistyki i powie, stary, ja jestem zmulony, nie jadę, pierdziele, nie jadę, no nie powie. Więc skoro jest to wyzwanie, tym bardziej z szacunku dla widzów, którzy mi to wyzwanie rzucili, bo chcieliby zobaczyć taką trasę, no to tutaj nie można szukać wymówek, nie? Swoją drogą możecie dać widzowie znać, czy chcecie, abym któregoś dnia po live'ie... Mogę, to dzisiaj raczej już tego nie zrobię, bo sobotnie live'y moje zazwyczaj długo trwają z imprezki na plaży, więc mogę nie być w stanie, w sensie domyślcie się dlaczego, ale imprezka to wiadomo co, ale jakbyście czasem kiedyś chcieli, żebym na przykład po takim piątkowym live'ie, może za tydzień, nagrał taki odcinek, a tam olać to przekroczenie prędkości, jakbyście chcieli, żeby pod lekkim procentem nagrać taką trasę najdłuższą, jaką się da. Może i będzie dłuższa, bo powiem wam szczerze, w dniu, w którym to nagrywam, jest 23 grudnia, czyli dzień przed Wigilią. Widzę, że jest jakaś premka na Steamie na DLC i nie wiem, czy sobie w tego pakietu całego nie kupię. Hiszpanii, Francji i Włoch, bo to jest jedyna chyba jeszcze część, której mi brakuje. I chyba całą resztę w Eurotracku już mam. Niczego mi nie będzie brakowało. Więc wtedy przypuszczam, że te trasy byśmy mieli dosłownie całą Europę plus Bałkany, plus tam jeszcze, wiecie, Turcję, no to w tym momencie myślę, że śmiało byśmy byli w stanie zrobić o wiele dłuższe trasy. Tylko że znowu więcej mapy będzie do odkrycia. Więcej miast i więcej wyzwań. No ale na tym życie polega, żeby właśnie były wyzwania. Także jak widzicie, no ja wam mówię o jakimś tam rozwijaniu kreatywności, o różnych rzeczach, ale tu hipokrytą nie jestem, bo sam takie wyzwanie podjąłem, widz powiedział, to dla widza to robię. A jak widać, wiele się nie pomyliłem, moi drodzy, bo zbliża się 14 czasu gry i moja symulacja zmęczenia dobija do końca, także może mi się uda do 15 przeciągnąć, zobaczymy. Na razie się nie będę na tych łóżkach zatrzymywał, które są po drodze. Wolałbym jeszcze też paliwo zatankować, bo na 900 km mamy zasięg, więc jak już to zatankujemy też od razu. My, słuchajcie, jeszcze do Niemiec nie wjechaliśmy nawet. Dobra, chyba teraz dopiero do Czech wjeżdżamy. Wyjeżdżamy? Nie, to jest Słowacja. Okej, czyli z Węgier do Słowacji wlecieliśmy. Tak mi się wydaje przynajmniej. No Bratysława jest Słowacji, czy ja już teraz coś popierdzie? Nie, no na pewno Bratysława przecież. Słowacja. No ale przez Czechy też będziemy jechali przecież, bo była Praga. Dobra, nie analizujmy miast, w każdym razie wjechaliśmy do Słowacji. Jeszcze długa droga przed nami, żeby w ogóle do Niemiec wjechać. Jak już do Niemiec wjedziemy, to już myślę, że wiecie, ta trasa pójdzie o wiele szybciej. No bo nie oszukujmy się, w Niemczech są takie autostrady, że tam, no nie będę wam kłamał, polecę 140 tą ciężarówką, więc troszkę czasu nadrobimy, myślę. Zmęczony, już jestem powoli, no to gorzej mi się w zakręty wjeżdża. Jeszcze postaram się przeciągnąć, ile się da ten zmęczenie, jak będzie jakaś najbliższa stacja razem z parkingiem, to tam się gdzieś zacumujemy, przybijemy.
Zobaczymy. Na razie staram się jeszcze trochę przejechać, ile się da. Uj, jakiś ostry zakręt, niebezpieczny. Prosto, dobrze. Dobrze, Iwonko, to jadę prosto. Tak, przekroczenie prędkości. Mandaty, no i ktoś mi pewnie z was, bym się wcale nie zdziwił, bo moi widzowie to ludzie inteligentni. Ktoś z was pewnie mi liczy te mandaty na ilość mandatów czy na kwotę. Mogę się przerazić. Szkoda, że słuchajcie, pod koniec kursu nie ma takiego podsumowania, ile na przykład na mandaty wydałem czy na paliwo. Chociaż wydaje mi się, a nie, bo ja nie mogę swojego, dobra, tak jak mogę pracowników loga zobaczyć, jakie oni mieli kursy i tak dalej, tak swojego nie mogę. Z tego, co mi się wydaje. Ale sprawdzimy, bo może wtedy u mnie było, jak nie mogłem, jak przenosiłem ciężarówkę do nowego tego. Bo chciałbym gdzieś to sprawdzić, ile na przykład na jednym kursie, nie wiem, wydałem na paliwo, no i ile na mandaty, nie? Ciekaw jestem, czy też moi pracownicy jakieś mandaty dostają. Ale jak dostają, to chyba sami za nie płacą. No mam nadzieję, że ja za nich mandatów nie płacę. Wiem, że za naprawy będę płacić za pracowników. A musiałbym też ich przejrzeć, ale to zrobimy specjalny taki odcinek na temat właśnie rozwoju firmy, gdzie wam pokażę, na jakim to jest etapie. I też sobie przejrzymy pracowników, bo całkiem możliwe, że będą to pierwsze zwolnienia i pracowników, którzy no mają dużo takich kursów na minusie, no będziemy zwalniać, nie? Wiecie, szef wymaga. Także jak ktoś mi tutaj nie jest dochodowy, to będziemy zwalniać. Dobra, szukajmy stacji. Nie ma żadnej stacji na razie. Ja tu jadę trochę jak pijany. Bo już ta trasa trochę mnie tak, że tak powiem, w głowę weszła, nie? Już jest czerwono, symulacja zmęczenia, także najbliższe łóżko będzie mile widziane. Najlepiej ze stacją. Jechać, jechać, nie ma czasu. Nie spać, zwiedzać. Ta piekanka. Jedziemy, jedziemy, moi drodzy, jedziemy, nie ma spania. Jak będzie się tak zamulać, to ja tu zaraz zasnę. Można powiedzieć, słuchajcie, 1500, czyli my mamy dopiero połowę trasy zrobioną. Ja wiem, liczę się z tym, że słuchajcie, w Niemczech my tą trasę oczywiście nadrobimy. Czekajcie, mamy łóżka, ale nie mamy stacji. Same łóżka mnie nie urządzają. Ja wiem, że mnie dopada zmęczenie. Zobaczmy, co to tu jest. Same łóżka. Ja bym chciał łóżka ze stacją, bo nie chcę się dwa razy zatrzymywać. No nic, będzie trzeba to chyba olać. Oj, ale dobra, stacja jest jakaś na horyzoncie, ale czy tam jest z łóżkami, tego nie wiemy. Gorzej, jak się okaże, że jest stacja, a nie ma łóżek. To będziemy mieli problem, widzowie. Tutaj są jakieś, dobra, to jest stacja z łóżkami, super. Pięknie. No nic, to idziemy spać, idziemy w kimono. Ja ogarnę tą muzykę, żeby się już tam nie... Jeszcze nie byłem na tej stacji, bo nie jest na żółto podświetlone. Tu znowu się coś pali, nie? Pierw tankujemy, później parking. Dobrze, dobrze, wiem, że zmęczenie mnie dopada, już idę spać. Tylko teraz chyba się, słuchajcie, dwa razy pod rząd prześpię, wiecie? Bo jak o 21 byśmy mieli startować i nockę jechać, to raczej się o 21. Prześpimy drugi raz, ale zobaczymy, ile mamy do końca. Mamy 24 godziny do celu. No, 24, no. Liczmy 23. A zobaczmy, ile mamy do końca zlecenia, bo to jest to, co też wam w poradniku mówiłem. Zobaczcie. O, spokojnie, 60 godzin do celu. Także słuchajcie, nie ma co się szczypać. Dwa razy się prześpię. Cyk. Oj, deszcz. Mam nadzieję, że rano nie będzie. Dobra. Także słuchajcie, moi drodzy, ja na szybciutko też idę sobie przynieść jedzenie. Na chwileczkę pauzuję i zaraz do was wracam. Ogarnę tą muzykę w międzyczasie. No jesteśmy, moi drodzy, z powrotem. Nie trzeba sobie będzie szybę przeczyścić.
Muzyka, jak widzicie, ogarnięta. Więc lecimy dalej. Tak właśnie teraz do mnie dotarło, kiedy zobaczyłem. O, szybki nam się same automatycznie wyczyściły. Automatyczne mamy wycieraczki. Wiecie, tak teraz też właśnie do mnie dotarło, że mam 5 milionów na koncie, a kiedy startowaliśmy z tym całym kursem, no to na koncie mieliśmy 3 miliony, także zobaczcie też, jak ładnie ci pracownicy jednak na nas pracują, nie? Dobrze zoptymalizowani pracownicy to naprawdę jest taka fajna rzecz. To przy takich no, dłuższych trasach na pewno też możecie śledzić, że pracownicy zarabiają. No ale nic, 1500 km przed nami. Dajcie znać, jeżeli będziecie chcieli, abym zrobił taką na maksa najdłuższą trasę, jaka istnieje w Eurotracku. No to też możemy kiedyś taki test zrobić. Ja już myślę, że wtedy będę miał to DLC. Jest fajny zestaw, widziałem na Steamie i myślę, że po odcinku nawet go sobie kupię. Jest jakby podwójnie przeceniony. Na te trzy brakujące mnie akurat DLC, czyli Francja, Włochy, no i Hiszpania, Iberia ogólnie to się nazywa. Jest bardzo fajnie przeceniony, nie dość, że o 70%, to jeszcze zaoszczędzę dodatkowo 15%, jakbym te zestawy kupował osobno. Także myślę, że no 70 zł za te 3 DLC, no to jeszcze są pieniądze, które można na to wydać, chociaż wolałbym, żeby każdy z nich kosztował po tam góra dwie dychy. Jeszcze by było w miarę. Dlaczego ta Iberia jest taka droga? Nie mam pojęcia. Widocznie coś tam w tej Hiszpanii czy Portugalii musieli fajnego dodawać. Dobra, łyczek kawki szybki. I można lecieć. Przypuszczam, że tak na oko mówiąc jeszcze jedno spanie. Czekajcie, mamy godzinę 9:00, po 9:00. Po 9:00, czyli przypuszczam, że jeśli dwa razy spałem, no to do tej 21:00 spokojnie byśmy przeciągnęli, może do 22:00 i o 22:00 kolejne spanie. Zobaczymy. Jedźcie mi tu, bo leczecie się. 130 autostrada, a wy jedziecie, kurde, 90. Jechać, jechać. Dobra, obiecałem, że nie będę wyprzedzał pasem awaryjnym. Słowa dotrzymam. Potem mówicie, że nierealistycznie jeżdżę. Dobrze, okej. Okay. Macie rację oczywiście. To jest nierealistyczne, jeśli wyprzedzam pasem awaryjnym. Bo jednak gramy w symulatora ciężarówki i robię trasę w miarę możliwości realistyczną. Chociaż wiadomo, jazda 130 czy 140, która zaraz będzie miała miejsce, jak wjedziemy do Niemiec, na pewno do rzeczy realistycznych nie należy, no ale to już by było chyba dla mnie takie totalne wyzwanie, zrobić 100% realistyczną jazdę. Przez realistyczną rozumiałbym to, że ciężarówką jadę maksymalnie 100. Nie 90, tak jak jest ten ogranicznik, a 100. Bo myślę, że ciężarówki na naszych autostradach te 100, 105 czasami, ale raczej 100 się poruszają. Tylko wiecie, żeby jazda miała być realistyczna, to musiałbym z żadnej tutaj stuczki nie zrobić. A jak widzicie, w moim przypadku chyba 2 albo 3 stuczki już mi się zdarzyły w czasie tej trasy. Ale ciężarówka jest cała. Nie widać czerwonego, jeśli chodzi o uszkodzenia, także na razie jest dobrze, widzę. Jakiś tam poziom trzymam. Jak na mnie, to i tak jest dobrze. No pamiętajcie, że jeśli chodzi o Eurotracka, no ja nie mam w nim jakiegoś super długiego stażu. Jeździć jako tako umiem, bo powiedzmy, że w GTA się nauczyłem fajnie jeździć, ale to raczej sami wiecie, że nie można GTA porównywać do jazdy ciężarówką. To są dwa różne światy. Zupełnie inaczej samochody się zachowują w GTA, a inaczej w Eurotracku, jeśli chodzi o mechanikę jazdy. 120, kurde, ale się rozpędziłem. Nawet, słuchajcie, nie patrzyłem na licznik, nie? Jak sobie patrzę na drogę...
22 godziny czasu gry do końca. Nie pamiętam, ile mi pokazywał, chyba około 40 godzin do końca mi pokazywał na początku licznik. To chyba około 40 godzin. Wiem, że mnie to przytłaczało. No te 1400 to już tak, wiecie, ta presja już trochę zeszła z człowieka, chociaż daje się we znaki pierwsze taki rodzaj zmęczenia, ale to przytłoczenie już zeszło, bo 1400 to nie jest jakby dystans, który już by mnie przytłaczał, bo takie dystansy robiłem. Więc to już mnie absolutnie, słuchajcie, nie przytłacza. Tylko myślę, że z biegiem już tej trasy trochę mój czas reakcji trochę już się tak spowolnił. Myślę, że ta trasa trochę, taka rutyna się wdarła. Przyłapuję się na tym, że patrzę na drogę, a nie zawsze na GPS-a. A pamiętajcie, że zawsze wam to radziłem, że warto czasem okiem rzucić na tego GPS-a, dlatego też tego huba mam włączonego, który owszem, denerwuje mnie, bo były takie pytania, czy ten hub mnie nie denerwuje. Mógłby być trochę mniejszy, trochę niżej. Na pewno by mi się bardziej podobał. Ale on mi pomaga, bo wiecie, on mi mówi, jaki zakręt jest. Co nas na tej drodze czeka, na przykład tak jak tu. Już wiem, że na pełnej nie mogę w niego wjechać, bo będzie ciężko. Z gazu nie dodaję i na luzie sobie wjeżdżam. No i teraz to już tak, wiecie, motywująco działa, bo było przed chwilą 1400 coś, teraz już jest 1300 coś. Do celu, no to wiadomo. To już jest takie motywujące. Jedź prosto. No i myślę, że najlepsze przed nami, bo same Niemcy, do których pewnie zaraz się dostaniemy, no to wiecie, tam są takie autostrady, że tam to już polecimy szybko i myślę, że ten czas nam szybko zleci. Więc jest szansa, że też zapanujemy troszkę nad tą symulacją zmęczenia. Wjeżdżamy do Pragi. Jedź, gościu, bo mam zielone, no jedź! No kurde! Sorry, widzowie, musiałem, no... No nie może tym osobówkom normalnie skręcać. Zielone światło jest, a ten staje na środku. Ja nie wiedziałem w pewnym momencie, co mam zrobić. Starałem się go ominąć, ale się nie udało. Zjedź z rowa. Tak też coś czułem. Tak się nie robi. Tu nie są zasady, słuchajcie, jazdy na rondach. Tak nie można. Dostałem właśnie, to był czwarty mandat za małą kolizję. No cóż, czasem się zdarzy, wiecie. No. Widzieliście, że to gościu trochę też odwalił. Jedź prosto. Chociaż oczywiście, że ja powinienem przewidywać. I tu już przewiduję, co oni mogą. Dobra, idziemy. Już widzę, że będziemy jechać w prawo, także będę starał się prawy pas zająć, tylko ten mnie tam troszkę... Dojeżdża, okej, okay. Odszedłem mu, jedziemy na prawy pas. I w tym właśnie dlatego mówię, że warto na GPS-a patrzeć, nie? Że on ci tak troszeczkę... Na rondzie zjedź pierwszy z jazdy. Odpowie. Ten baran co tu stoi?
Dobra, lecimy. Przyznam wam się, że teraz tak dotarło do mnie, że przecież byliśmy w Pradze. Czyli teraz tak nie zwróciłem uwagi, kiedy przejechaliśmy ze Słowacji na Czechy. Jakoś nie... Przespałem, można powiedzieć, ten moment, nie? Przegapiłem ten moment. Byłem tak skupiony, nie wiem, na drodze, może na tym spaniu. Przypuszczam, że gdzieś w tamtych okolicach. Że no totalnie przegapiłem moment, kiedy wjechaliśmy... Wjechaliśmy, słuchajcie, ze Słowacji do Czech. Więc teraz postaram się nie przegapić momentu, kiedy z Czech wjedziemy do Niemiec. Skoro już jest tam, był szyld, że Drezno 100 km, no to myślę, że lada moment Niemcy nam się pojawią. No ale to myślę, że będzie zauważalne po szerokości autostrady. To Niemcy są tak charakterystyczne, jeśli chodzi o autostrady, i to jest w sumie tutaj przynajmniej w Eurotracku, ja nie wiem do końca, jak to też realnie wygląda, ale no tutaj w Eurotracku to te autostrady faktycznie w Niemczech robią wrażenie. I żaden inny kraj jakoś nie dorównuje Niemcom. To bez przesady, nie będę 80 tu jechał. No trudno, mandat to mandat, no spieszę się. 1300 km do celu, 20 godzin przede mną jazdy jeszcze. Czyżby Niemcy nas witały zaraz? Tak mi się wydaje, bo już widzę z daleka flagę. Także moi drodzy, chyba witają nas Niemcy. Tak? Nie przegapiłem. Godzina 12. Zmęczenie? Nie wiem, czy idzie na tej samej. Chyba wydaje mi się, że mimo, że spałem dwa razy, to zmęczenie idzie w takim samym tempie. Także tutaj, jeśli chodzi o to spanie. Znaczy wiecie, no ja spałem dwa razy, żeby w nocy nie jechać. Jeszcze potem, jak widzicie, w deszczu, bo deszcz padał. Jak tu znowu F-16 wyleciał. No jedź, chłopie, jedź. Chłopie, coś ty zrobił, tak się nie robi. Lewym pasem. Serio? W Niemczech przekroczenie prędkości? Pierwszy raz chyba mandat dostałem w Niemczech za przekroczenie prędkości. A chyba też jadę pierwszy raz tą trasą, bo widzę, że ona na żółto mi się nie świeci. Dopiero teraz żółte odkrywa, także cały czas jakąś nową drogę odkrywamy, widzowie. To mnie bardzo cieszy, bo odkrywamy mapę. Chociaż miasta chyba żadnego jeszcze nie odkryliśmy. Dobra, no to już nie mam wyjścia. Muszę za nimi się wlec, nie będę szalał. O, to jedzie Dekuś chyba. Tym żółtą. Cytryna Gęk jedzie. Siema Dekuś. Trąbnego. Jedzie Cytryna Gęk. Siema Dekuś. O, tam Pipka w środku siedzi. I robi skrzydełka. Ej, my tu o skrzydełkach, a tu trzeba w prawo skręcać. A tu się zapatrzyłem na gąskę. Dobra, dzięki Iwona. Jakbyś trochę głośniej mówiła, bym się nie obraził, bo tak szepczesz pod nosem, że nie dosłyszałem. 1200 do celu, ale teraz to już, zobaczcie, teraz to już naprawdę jest motywująca jazda. A ten chłop gdzie na? Jeszcze na lewy zjedź całkowicie tym Zirzla. No i zobaczcie, gość we mnie wjechał, nie? Jeszcze mandat? Nie. No i właśnie, tak te boty czasami działają. Że perfidnie, słuchajcie, wjechał mi w naczepę. I to już nie są uszkodzenia, wiecie, w tym momencie moją winą. Widzieć możecie to tyle, że jak się kończy pas, to wiedzcie, że bot was wjedzie. No więc jeżeli chcecie takich sytuacji uniknąć, to po prostu zmieńcie pas.
Do 120 ograniczenie w Niemczech, ludzie. Czy wy poważni? Ja tu nie będę jechał 120, jak mogę 130. Jak szybciej to Volvo już chyba nie pojedzie? Bo jest trochę zmęczone drogą. O, 33 tysiące mamy przebiegu, czyli... No tak, no jak wzięliśmy zlecenie na 3000 km, no to... Uuu, siłą rzeczy, słuchajcie, 3000 dojdzie do przebiegu. Zobaczymy, na ile mi się uda ten cel w tym Volvo zrealizować, ile mi to czasu zajmie. Też tak nie zawsze codziennie w Eurotracka tykam, nie zawsze nagrywam odcinki. Ale chciałbym w miarę zobaczyć, kiedy mi się uda te 100 tysięcy wbić. Też będziecie po części świadkami, bo jeżeli takie wyzwanie podejmuję, no to co jakiś czas będę w odcinkach z gameplayu zdawał wam relacje. Jak zresztą sami widzicie, no raczej ten przebieg jest tak czytelny, że raczej go widać. Skoro ja z problemem z oczami widzę, także ja dlatego też, słuchajcie, nie lubię liczników w takich ciężarówkach, których na przykład w tym Manie wiem, że ten przebieg, czy tam coś było, nie wiem, czy to w Manie, czy w Scani, chyba w Scani. Już nie chcę teraz was w błąd wprowadzać, ale w którymś z nich było tak, że strasznie małe były te cyferki, takie no niezauważalne. Dlatego ten licznik Volvo mi się mega podoba, bo jak widzicie, no jest to czytelne. Jest to mega czytelne wszystko. Ten zasięg. Teraz na upartego mam zasięgu 1200 km, więc na upartego mógłbym po raz trzeci już nie tankować. Ale nie chcę takiego, wiecie, ryzyka brać na siebie. Teraz już grzeję, bo już czuję, że trochę mnie zmęczenie też dopada, w sensie tak... Wiecie, tak, no niby to są tylko 2 godziny, godzina 40 jest dopiero, niepotrzebnie patrzę, kurde, na drugi ekran. No tak to jest niestety, widzowie, jak się nagrywa odcinek, się patrzy na drugi ekran, nie na drogę, to tak to się kończy. Natomiast jeżeli mam być szczery, to jest taki troszeczkę moment, w którym ten kryzys mnie dopada, nie? Jeśli chodzi o tą trasę, tym bardziej, że dzisiaj, tak jak wam mówiłem, no trochę moja koordynacja już z natury była słabsza. A dobra, jedźmy, prawda. Z natury była słabsza, bo taka pogoda po prostu zmulona. Więc dobrze, że tu w Eurotracku mamy fajne słońce. A, no i właśnie, a propos, słuchajcie, mojej koordynacji, zajechałem gościowi drogę. Także to już jest najlepszy dowód, że właśnie troszeczkę już mnie dopada takie zmęczenie, nie? To nie w grze, bo to wiadomo, że co tu się dzieje? Halo, ludzie. Ogłupieliście? Co to za barykada? Strajk jakiś na drodze, czy co? Jakieś traktory wyjechały na drogę, czy co tu się dzieje? Może się tak wleczecie. Tylko właśnie taki, wiecie, tam zmieniałem pas, nie zauważyłem gościa w lusterku, na takich już zaczynam się łapać, na takich w zasadzie prostych rzeczach, nie? Przypuszczam, że muszę patrzeć bardzo dokładnie na nawigację, bo też się łapię, że jestem tylko ciekaw, kiedy nie skręcę, gdzie trzeba. Kiedy przegapię jakiś zjazd, cokolwiek, bo... Nie umiem wam opisać tego stanu, w którym teraz troszkę jestem. To jest takie... Jest może taki moment, w którym najchętniej bym już tego Eurotracka wyłączył, nie? A mam jeszcze, zobaczcie, 1000 km przed sobą. To jest chyba najlepsze określenie. Dlatego, że to cały czas jadę, no... Kur... Nie będę przeklinał. Nie wolno.
Ja jeszcze czerwone światło. Dobra, pojadę za strażakami, bo ta BMK się jakoś wlecze. Pierwsze czerwone światło od dłuższego czasu. No, ale tak teraz właśnie jakby podsumować, nie umiem określić tego stanu, w którym się teraz znajduję, który powiedzmy odczuwam. Jest to jakaś forma takiego, powiedziałbym, przepatrzenia się w ten monitor. Czy może zmęczenia już samą jazdą. Nie umiem wam tego słowami właśnie opisać. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Mam jakiś znak zapytania, ale już nie będę jechał go odkrywać. Skręć w lewo. Bo mi się zwyczajnie nie chce. Dobra, jedziecie w lewo, to ja jadę. Bo nie mam czasu tutaj. Nie prawy pas, bo pojedziemy w prawo. Lecimy. Udało się na zielonym, bo i tak bym się nie zatrzymał. Nie no, żarcik, staramy się w miarę realistycznie jechać. No to, że prędkość przekracza. Zapytam inaczej, kto z was nie przekracza prędkości? Czasem to i na rowerze można prędkość przekroczyć, jak się dobrze postarasz. Bo masz jakieś bezsensowne ograniczenia. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź. Skręć w lewo. Jedź, po zielone. Skręć w lewo. Aż mi się migacz zaciął. Trochę tam muszę sobie potrąbić, nie, widzowie? Trochę muszę sobie potrąbić, bo to też może mnie rozbudza. Mamy chyba połowę symulacji zmęczenia, czyli tak jak mówiłem, gdzieś po 21 będzie pewnie kolejne nasze spanie. 15 godzin do celu, no także dojedziemy raczej, no raczej powinniśmy dojechać. Chociaż wiecie, teraz najtrudniejszy 1000 przede mną, bo to jest niby 1000 km, czyli 1/3 tego, co... Trzymaj się prawej strony. 1/3 całej trasy, tak? Ja już zrobiłem ponad 2000 km i faktycznie po tych 2000 km może ja wolniej pojadę, widzowie, bo czuję, że mogę coś wywinąć. Nie. Może będę starał się bardziej faktycznie skupić na takiej normalnej jeździe, żeby po prostu dojechać do celu bez rozwalenia ciężarówki, bo... Czuję, że mogę coś odwalić. Jedziemy prosto. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. A teraz myślę, że to jestem w takim momencie, w którym najłatwiej ten błąd popełnić. Który może się źle skończyć oczywiście, także będę starał się jakoś, jakby wam to powiedzieć, trochę ta droga mi się zaczęła zlewać. O, nie wiem skąd gościu tam mi się wziął, ale dobra. Trochę go zahaczyłem. Dobra, już poniżej 1000, 950 do celu. W sumie całe Niemcy przejedziemy z południa na północ. Bo gdzieś tam do Danii się kierujemy, z Danii do Szwecji. Na razie ani myślę iść spać. Spróbuj mi tu któryś drogę zajechać.
już lewy pas blokujecie, to już tam sobie jedźcie lewym, a nie będziecie mi tu drogę blokować. O, jak miło, 900 km. Ale już niestety, po tym jak ostatnie auto skosiłem, widzicie, uszkodzenia już widoczne są na czerwono. Nie wiem, ile to jest procent ogólnych uszkodzeń, bo już nie pamiętam. Ale niestety są zauważalne na czerwono, także... Znaczy, wiecie, ja też nie zakładałem, że całą trasę 3000 przejadę bez żadnych uszkodzeń. Znaczy, chodzi o to, żeby ciężarówki całkowicie nie uszkodzić, żeby nią dojechać, nie? Ale też nie zakładałem, słuchajcie, że całą trasę przejadę bez żadnych uszkodzeń. Chociaż kiedyś też takie wyzwanie mogę podjąć, ale wtedy wiecie, taką trasę czy da się przebyć, znaczy na pewno się da, bo ktoś z was na pewno to zrobił, bez żadnego mandatu na przykład, bez jakichś uszkodzeń, no jest jakaś forma wyzwania też, nie? Mówimy o takiej trasie 3000 km czy 3000 plus, no bo kurczę, jeśli kupię to DLC, znowu pewnie widz podłapie, no ale dobrze widzu, no pilnuj, jak powiedziałem, to słowa dotrzymam. Jeśli kupię to DLC, będę miał wtedy na pewno całą Europę do dyspozycji. No to też przypuszczam, że ta trasa może wzrosnąć, nie wiem, na 3,5 tysiąca kilometrów, może na 4 tysiące kilometrów, nie wiem. To już byśmy sprawdzili, coś tu się dzieje. Dobra, jedziemy. No, faktycznie, już tak zapomniałem, że czasem mogą być jakieś zatory na drodze. Widzicie, to wszedłem w taką rutynę, że tak sobie jadę beztrosko i teraz mnie to uświadomiło, że faktycznie jadę już tak mechanicznie, nie? Że czasem jakieś zaskoczenia na drodze, to dla mnie to jest faktycznie zaskoczenie. Tak w ogóle sobie przypomniałem, bo tam jak byłem w menu, to było napisane w zleceniu. Wieziemy, słuchajcie, odzież z Turcji do Sztokholmu, ze Stambułu do Sztokholmu. Jakaś odzież, oby nie podróbki. Oby widzowie nie podróbki. Chociaż wam powiem szczerze, że chyba zrobię, znaczy chyba na pewno skończę tą trasę, no bo to jest wyzwanie, ale raczej już dzisiaj kolejnego odcinka z Eurotracka nie będę nagrywał, bo no chyba, że nie wiem, ile oczy sprawię, żeby odpoczęły, bo powiem wam, że... No ewidentnie, nie? Ewidentnie czuję takie zmęczenie i... Nie umiem tego opisać. Bardziej, że słuchajcie, ja dzisiejszy odcinek jednak zaczynałem w tym takim zmuleniu przez pogodę. Był moment, bo to wam mówiłem, po pierwszym tysiącu, słuchajcie, się odmuliłem, rozbudziłem, a teraz takie przyszło trochę zmulenie. To tak jak te 1000 km został do celu, tak w tym momencie gdzieś tak czuję, przyszło takie... Skręć w lewo. Takie zmulenie, nie? Skręć w lewo. I ta moja jazda jest trochę taka, bym powiedział, nie wiem, po omacku? Nie wiem, jak to można by nazwać. No, zaczął się kryzys, tak. Ewidentnie się, słuchajcie, kryzys zaczął. A my do portu jedziemy, dobra, czyli tu już wyjeżdżamy z Niemiec do... Na rondzie zjedź pierwszy zjazd. Chyba do Danii będziemy... Zjedź z ronda. Do Danii będziemy płynęli promem, okej. Okay.
czyli też nam w tym momencie, słuchajcie, troszkę z tej trasy zejdzie, bo przecież przeprawa promowa, tam było chyba napisane 60 albo 100 km, już nie pamiętam. Także nam zejdzie troszkę z kilometrów i akurat pewnie jak dopłyniemy, to będzie trzeba się przespać. Tutaj te wjazdy są takie, kurde, wąskie. Strasznie nie lubię takich wąskich wjazdów. Zawsze gdzieś przydzwonię. No ale dobra, udało się nie przydzwonić. Chyba słyszycie w ogóle po moim głosie, nie? Że taki jestem już troszkę zmęczony. No ale przez to też jest to naturalne, tak? Bo wiecie, wiem, żeby to był 100% naturalny odcinek, naturalna reakcja na tak długą trasę. Dobra, płyniemy. Ja nie wiem, gdzie ja mam płynąć, no zakładam, że ta pierwsza wersja, nie? Widzowie. Bo raczej do Danii mamy płynąć, czyli kawałek. Więc raczej nie ta druga opcja. Mam nadzieję, że dobrze popłynęliśmy. 708 km. No wiele nie dojechałem, no ale... Dziesięć godzin, dobra, niedługo będzie trzeba się przespać. Która jest godzina? 18 jest godzina. I tak jak obliczyłem, że 21 i... Co tu, jakiś tramwaj jedzie, czy co? Mogliby oznaczyć to. Mogliby to widzowie oni oznaczyć, a nie, że tak jakoś... Raz już miałem zderzenie z tramwajem, gdzieś jest na odcinku, w sumie shorta miałem z tego wrzucić. Tutaj nie, tu jeszcze nie, bo jeszcze myślę, że tego łóżka mamy za mało, tym bardziej, że jest 19 godzina, jeszcze jak dam radę 2 godziny czasu gry jechać, to będę starał się jechać. Jeszcze jest fajnie widocznie, jasno. Jak o 21 pójdziemy spać, to myślę, że się obudzimy gdzieś tak, jak już będzie jasno. Jesteśmy w Danii, do Szwecji wjedziemy. No w Szwecji się dosyć fajnie jedzie, tylko tam są też różne drogi, nie? No najwyżej jak trafimy na takiego rodzaju krajowe drogi, to po prostu nie będę jakoś szaleństw robił. Ale fuksem mi się udało zmieścić. Oj, kierowca do zwolnienia. Przychód minus 3000. Co ona tam wywinęła, ta Elena? Będzie trzeba jej statystykom się przyjrzeć. Ale to mówię, będzie odcinek odnośnie relacji z zarządzania firmą. I tam na pewno będzie taki odcinek, w którym będą zwolnienia paru pracowników, bo tak coś czuję, że trzeba będzie zrobić. Dobra, wjeżdżamy do Szwecji, bo ten most pamiętam, zresztą jak widać na żółto jest, więc jechałem tu już parę razy. Chyba tu jakieś śmieszne ograniczenie prędkości było. Nie, to 10? Dobra. Może pomyliłem z innym mostem. A, to wiem, to chyba pomyliłem z jakimś mostem na Węgrzech albo w Bułgarii. Tam jest taki most przy granicy gdzieś. Tam jest takie jakieś żenujące do 50 chyba
ograniczenie prędkości. Oj. Co to za rzeka tutaj podwójna, że taki most? Chyba, że to kawałek, jakiś zalew z Morza Bałtyckiego. Set kilometrów do celu, widzowie. Wychodzi na to, że dojedziemy, ale to jeszcze się nie ma co cieszyć. Te 600 kilometrów to wcale tak mało w tym przypadku po takiej długiej trasie nie jest i jeszcze wiele może się niestety wydarzyć. Chociaż jak mam być szczery, w tym odcinku, co robiłem 1700 km i zatytułowałem go, bo tak faktycznie było, myślałem, że nigdy nie dojadę. Taki był tytuł tamtego odcinka. I słuchajcie, faktycznie tam mi się ta trasa na maksa dłużyła, a tutaj nie czuję tego, żeby mi się trasa dłużyła, co bardziej... Czuję chyba znużenie czy zmęczenie, nie? I taki dziwny stan, jakiego bym powiedział, opóźnienia. Ale na pewno nie mam tak, żeby mi się dłużyła. Póki co. No ale może przez to, że tam nam mały niefart się zrobił. Zresztą jak nie widziałeś, drogi widzu, to możesz sobie zobaczyć tamten odcinek. Był mały niefart Stefanii. Dobra, jeszcze mamy dużo tego łóżka, więc myślę, że następna stacja i parking to będzie miejsce na spanie. Tak mi się wydaje, widzowie, następna stacja. Już tak będzie bliżej 21, bo już się szaro zaczyna robić. Także będzie... bliżej 21 i tam sobie kimono, drzemkę ostatnią utniemy i już wtedy do celu dojedziemy. A może nawet podwójną, żeby na pewno było jasno, zależy o której się obudza. Myślę, że ten czas, w jakim śpisz, zależy jak bardzo jesteś zmęczony. Jak jesteś mało zmęczony, to śpisz chyba 6 godzin, bo też tak miałem. Musiałbym się tej symulacji zmęczenia dokładniej przyjrzeć i nagrać o tym odcinek, bo zauważyłem, że tam są różne jakieś czynniki, które na to wpływają. Już coraz bliżej, widzowie, już coraz bliżej. Jak tak teraz patrzę, że się zaczyna ciemno robić, zobaczcie, to się pochmurzyło. To tak jadę i tak czuję, że zaczynają mi się oczy mrużyć już, nie? Dobra, mamy łóżko, tylko czy jest stacja benzynowa tam? Chyba nie, bo to jest jakaś bramka autostradowa. Kurczę. Musimy na stację. Ja chciałbym na stację. Musieć nie muszę, bo teoretycznie bym... Wiecie, teoretycznie bym dojechał. Jakie przekroczenie prędkości, co ty mi tu gadasz? Przekroczeniu prędkości. Gościu, ja tu jadę. Nie wtrącaj mi się, ja jadę. Gdzie mi się wtrącasz? No, no to tam możesz mrugać na mnie tam, tupie cię mam. Juken jedzie z drogi śledzie, o. Lecimy, ja się tu spieszę, żeby paliwo zatankować. Teoretycznie 555 mam, a zasięg mam 597, także teoretycznie nie musiałbym tankować, ale nie chcę, tak wiecie, w baku sobie do zera. Wiem, że czasem migacza nie włączę, jak na przykład teraz, ale powiem wam szczerze, widzowie, nie chce mi się. Naprawdę, w tej chwili moja koordynacja... O, może tak bym wam to powiedział. Ja się w tej chwili czuję w takim stanie dla jasności, kiedy to nagrywam ten odcinek, jest dzień. W tej chwili mamy godzinę 16:30. Jestem całkowicie trzeźwy.
Natomiast czuję się, jakbym był po kilku browarach, tak wam powiem. Po dwóch, po trzech, takie troszeczkę, wiecie, spóźnione, albo może nawet po czterech, no bo taki rodzaj zmęczenia, który bym porównał do stanu procentowego, nie? Może wiadomo, że tutaj to nie jest tak, żeby krzywo jeździć czy coś, bo w głowie się tak nie kręci, ale stan taki jest taki, jakby mi się zaraz oczy miały jeszcze przymknąć. Więc nie jestem sobie w stanie wyobrazić w tym momencie, jaka by była dłuższa trasa niż te 3000 km, jeśli ona na przykład by 4000 wynosiła. I będąc w tym stanie, w którym jestem teraz, mam jeszcze 500 do przebycia, a tak bym miał 1500 jeszcze do celu. To tu by się zaczęło faktycznie hardkorowa jazda, widzowie. Dobra, dobijamy 21. Mamy stację benzynową i się zatrzymujemy. Ja chwilę muszę się rozprostować, wyjść nawet na dwór się przewietrzyć, bo też nie ukrywam, że słuchajcie, trochę tak cały czas bez ruchu siedzieć, to trochę też i ścierpłem, nie? Także zatankujemy. Tradycyjnie będzie pauza na tą chwilę spania, bo tak się widzowie umawialiśmy. Wrócę do was tym razem za 10 minut. Znaczy wy to zobaczycie od razu, nie? Od razu po pauzie wracam, ale dam sobie 10 minut, żeby się chwilę rozprostować i dotlenić, bo faktycznie za mułę straszną popałem. A nie chciałbym czegoś odwalić w ostatnim już tutaj. Na ostatniej prostej. Tylko zobaczymy, ile się przyśpimy. O! Nawet się przespaliśmy, tylko te chmury nie do końca mi odpowiadają. Dobra, będzie trudniej. Pojedziemy w chmurach. Także zaraz do was wracam, drodzy widzowie. No i jestem, moi drodzy, z powrotem. Stwierdziłem, wiecie, że nie będziemy sobie ułatwiać. Jest pochmurzone, no ale co zrobić, no kierowcy też nie mogą sobie tak. Zawsze decydować, czy jest chmura, czy jest słońce, tylko po prostu muszą jechać. Myślę, że te 500 km damy radę. Oby tylko deszcz nie padał, a zanosi się, że chyba będzie padać. Także końcówka. Zacząłem odczuwać ból głowy, ale to może wynika, że cały czas, wiecie, gapię się w tego Eurotrucka i cały czas ja tak akurat mam, jak za dużo się gapię w jakieś rzeczy, to tak akurat mam, więc to może być akurat u mnie taki objaw, a może być też spowodowany no tą pogodą i tym ciśnieniem, bo ostatnio naprawdę taka jest pogoda pod psem, bym powiedział, za oknem. Ale chyba sami wiecie, jakie wichury i tak dalej, jak to u was jest, tu chyba w prawo. Trochę orientację trasy, gdzie mam skręcać, nie? I widzę, że tutaj też zacząłem w pewnym sensie, słuchajcie, jechać automatycznie wolniej. O nie, niby chmury, a tutaj się rozjaśniło, fajnie. Czyli jednak słoneczko. Jak na życzenia. Wiecie, zacząłem jechać automatycznie wolniej, bo widzę, że moja reakcja na to, gdzie skręcić, jest bardzo spowolniona. Tu sobie trochę depniemy, mamy fajną trasę. No i Volvo będzie miało 34 tysiące przebiegu, pięknie. Coraz bliżej tych 100 tysięcy. W ogóle, drogi widzu, już nagrywam to na 3 godziny, także będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. Możesz dać znać, czy chcesz, abym jeszcze takie większe wyzwanie podjął, bo teraz tak do mnie dociera, że jakby ta trasa była taka jeszcze dłuższa, to w tym stanie przejechanie 1500 czy tam 1400 km to już by było dla mnie
Bo to już by raczej uszkodzeniem ciężarówki się mogło skończyć. A jeśli jeszcze taką dłuższą trasę miałbym po jakimś procencie, czyli na przykład po live'ie nagrać, chociaż nie wiem, czy po live'ie byłbym w stanie. Dzisiaj na pewno nie, dzisiaj robię live'a z plaży, jak w sobocie, ale czy dzisiaj plaży nie ma, bo jest, będzie śnieg, bo jutro Wigilia, także dzisiaj będziemy Santa Clausa podglądali, co on tam robi. No ale raczej po takim live'ie, gdzie jednak mam dużo oświetlenia, wiecie, i też się pokazuje, muszę mieć oświetlone wszystko na green screena, to raczej powiem wam szczerze, nie byłbym w stanie takie 3 godziny jeszcze w Eurotracku spędzić. Jeszcze szczególnie po procencie, także raz dlatego to w środku dnia nagrywam, ale też mam świadomość, że moja reakcja dzisiaj i taki ogólny poziom energetyczny jest bardzo słaby, nie? Jeśli chodzi o koncentrację. Także to, że jeszcze nic nie wywinąłem, to naprawdę jest jakiś, nie wiem, chyba fuks, wiecie? To jest jakieś chyba szczęście, bo w tym stanie, w którym ja dzisiaj jestem energetycznym, to już dawno powinienem wiele rzeczy wywinąć. A też wiadomo, że robię to w sposób naturalny i wiecie, ja nie będę specjalnie pod odcinek gdzieś przydzwaniał. Przydzwaniałem, jak chciałem wam pokazać jedną rzecz. Odnośnie Santa Clausa i tam jest tego short, że owszem, przydzwaniałem, ale to było celowo, ale jak widzieliście w shorcie, nawet starałem się to zrobić naturalnie. Ale tu na siłę absolutnie nie będę nic odwalał. 360 km do celu. Zaczynam czuć taką ulgę, że już wypatruję, bo wiecie, to jest tak w tych trasach, jak się pojawi 100 km do celu, to chwila, moment i już jesteś na miejscu. Jakoś szybko te 100 km zlatuje, już jesteś, ale dopóki te 100 nie wskoczy, to jeszcze jest daleka droga przed tobą. My tu mamy jeszcze 340 km do celu. Coś tam na lewej stronie autostrady się dzieje. Ej, jedź, baranie jeden. No jedź. No kurde. W ostatniej chwili odbiłem. No co za barany. Denerwują mnie, nie. Jechać, rura. Jak w tej Szwecji jeżdżą. No lewe pasy blokuje jakiś DHL. Jedź ty, chłopie. No przecież nie będę 90 jechał lewym pasem. No ludzie, zlitujcie się, autostrada. W kurze to naprawdę wyprzedza awaryjnym wyjątkowo. Nie, obiecałem, że nie. O, piękny przychód. Mój kierowca, słuchajcie, Benjamin, zarobił praktycznie niewiele mniej niż ja zarobię za ten kurs, bo za niego chyba 300 koła będzie. Bo ten kurs nie jest według opłacalności. A pamiętajcie, że jak wybierałem ten kurs, to ogólnie według dystansu, a nie według ceny według dystansu, nie? Także po prostu patrzyłem, żeby był najdłuższy kilometrowo. No jedź tym Volvo. No kurde, jeszcze mi zahamował. Ja hamuję, ten mi hamuje. No to za kretyn. To trudno, będzie trzeba go z drogi zepchnąć, bo no jedź, chłopie. No jedź, autostrada jest. No słuchajcie, no zahamował mi, nie? Na lewym pasie. A masz, zaraz cię w barierki wkomponuję w nagrodę. Barierki gnoja. No i uszkodzenia 10% przez barana. No i następną kolizję spowodowaliśmy. Jedź ty, kretynie, ty. O. No i tyle. Oj, a tu policja. O kurde. To chyba na shorta się nada. Wkomponowałem, słuchajcie, gościa w barierki, a kawałek dalej policja stała. No musiałem, no po co mi hamował? No słuchajcie, 90 lewym pasem gościu się wlecze, hamuje jeszcze, żeby go nie staranować. Trąbię na niego, ten mi hamuje. Mimo że hamowałem, w tym czasie, kiedy w niego wjechałem, ja byłem w czasie hamowania, słuchajcie, ja już nie mogłem nic zrobić. Bo naprawdę hamowałem, ja nie przyspieszałem, tylko hamowałem. Także wiecie, to trudno. Powiedzmy, że no zdarzają się jakieś tam topy czasami, ale to nie do końca była z mojej winy.
A to, że gościa w barierki komponowałem, to było jak najbardziej świadome pod odcinek dla widza. Nawet shorta z tego zrobię, bo to było dobre. Dobra, lecimy. 270 do celu. Już powoli, powoli. Słuchajcie, niby 4 godziny czasu gry, ale to myślę, że już szybko zleci. Tak jeżdżą w tej Szwecji, no. Co ja ci poradzę, drogi widzu? Staram się kulturalnie jeździć, kulturalny człowiek jestem, a oni tutaj manianę odwalają jakąś. No jedź, chłopie. Iwona mówi jedź prosto, no to jedź. Nie, no następnego nie mogę, kurde, stuczki zaliczyć, bo przez tamtego gościa 2 mandaty dostałem. Trochę auto uszkodziłem, także już trzeba być, wiecie. No, przyspieszył. Ma szczęście. O nie, zawali droga, jakiś wyjechał. Widzicie, trąbienie pomaga. Przyspieszają. Słuchaj, chłopie, ja tu prawie 3000 km zrobiłem trasy, zmęczony jestem, głowa mnie boli. Ja chcę już dojechać. Nie blokuj mi tego pasa, jedź. Jedź, dalej, jedź, chłopie. Jedź. Jedź. Jedziesz. Dobra, ruszył. Oj, tutaj jakiś korek. No to wiedziałem, że będzie zbyt pięknie, żeby było prawdziwie. No, nie hamuj. Jedź. Coś tu się stanęło. Raz go tu wyprzedzę po prawym pasem, nie? Rury się gościowi wysypały. No co za kretyn. Bierzemy go z prawej, bo ja nie mogę za nim jechać. Tam jakiś zestaw. No następny widzę, że mi nie zarobił pracownik. 264 na minusie jestem. Dobra, będzie rozliczanie za chwilkę pracowników. Ale to w następnym odcinku zrobimy. Lecimy, bo już chcę jak najszybciej dojechać. To jest jedyne chyba teraz, o czym marzę, nie? Już mi się to tak... Nie czuję, żeby mi się trasa dłużyła, tylko mówię, czuję bardziej zmęczenie, nie? Zmęczenie, takie zmulenie. Mówię, głowa zaczęła mnie boleć. Czyli dlatego ja wam mówię, no to jest wyzwanie, więc zrobiłem, ale ja nie lubię takich tras długich. Ja sobie wolę zrobić, bo wiecie, jak sobie zrobię taką trasę, tam nie wiem, 1400 km, czy tam 1200 w zależności, to zrobię sobie taką trasę, chwilę sobie odpocznę, tak? Znaczy wiecie, no tu teoretycznie podczas nagrywania odcinka też jak robiłem pauzę, bo dla was było nagranie wstrzymane, no też mogłem sobie odpocząć, ale wiecie, że to tak nie działa, nie? Ja mam taką zasadę, zresztą wam mówiłem, dlaczego nie lubię długich tras. Przecież zawsze można by grę zapisać, prawda, i na drugi dzień usiąść i robić dalej trasę, tylko że ja mam tak, że jak do czegoś siadam, to chcę to zrobić jakby od razu. I takie pauzowanie w środku trasy, zapisywanie gry jest według mnie bez sensu, bo no nie wczujesz się w ten klimat, tak? Więc tak jak ja dla was to nagrywam, tak jak była ta pauza, kiedy no tutaj w grze spałem, no to tyle, co sobie kawkę zrobiłem, czy tam herbatę do picia. Za przeproszeniem wujka Czesia zaliczyłem. I to trwało max 10 minut, tak? Bo jakby, wiecie, wyrywanie się z tego rytmu jazdy, no nie będzie fajnym eksperymentem, na ile mnie to męczy. No i dzięki temu też jesteście w stanie usłyszeć, że faktycznie, no, po moim głosie, tak, że faktycznie jestem zmęczony. Bo nie ukrywam, trochę, no, jestem zmęczony tą jazdą. Także... 148 km do celu, widzowie, jesteśmy prawie na miejscu.
Ale mnie ucieszyło to, bo tutaj do was chwilę coś powiedziałem, spojrzałem na dystans i jakby tak zeszło ze mnie to ciśnienie. Jeśli się zaraz okaże, słuchajcie, że dojadę na miejsce, to mnie, nie wiem, głowa przestanie boleć. Też tak może być, bo to jest, wiecie, to wszystko w psychice siedzi, nie? I jakby no to jest ta presja, wiecie, tego dużego dystansu, który mamy przebyć. Dla mnie było podwójne wyzwanie, no bo dzisiaj no taki dzień, że troszkę taki zmulony byłem. To jest, to było dla mnie podwójne wyzwanie, a jeszcze słuchajcie, za bardzo nie uszkodzić ciężarówki. Chociaż mandatów myślę, że jakoś super dużo nie dostałem. Chociaż naprawdę się zastanawiam, czy tak dużą trasę da się przejechać bez mandatu z mojej perspektywy, bo to, że wy to zrobiliście, na pewno jest dużo osób, którym się to udało. Jestem w stanie wam po prostu na słowo uwierzyć. Ale znając siebie, zresztą widzicie, w jaki sposób ja jeżdżę, to ja nie wiem, czy nawet jakbym podjął wyzwanie, po jakim czasie... Słuchajcie, widzowie, dajcie znać w komentarzu. Możemy taki odcinek nagrać i tylko ja bym go bardziej zatytułował nie na zasadzie, czy uda mi się trasę przejechać dłuższą bez mandatu żadnego, tylko jak długo nie dostanę mandatu. Czy po jakim czasie dostanę mandat, o. Bo jakby ja z góry zakładam, że w moim przypadku, słuchajcie, takie wyzwanie skończy się porażką. Zdziwiłbym się, gdyby okazało się inaczej. To już by było chyba, wiecie, jak wygrana w lotto. Oczywiście jakby nie będę robił tego specjalnie, jestem w stanie się postarać takiego mandatu nie dostać. Oczywiście, że tak, drodzy widzowie. Jak podejmuję wyzwanie, no to oczywiście, że podejmuję. Natomiast wydaje mi się, że z mojej perspektywy jazdy, znając siebie, wydaje mi się to po prostu... No nie hamuj mi ty... Następne Volvo w barierki chce wlecieć. Z mojej perspektywy wydaje mi się to, słuchajcie, niemożliwe. Mam być szczery. 57 km do celu. Pięknie. No to zaraz jesteśmy. To już muszę jechać spokojnie. Z mojej perspektywy, jeśli chodzi właśnie o to, żeby mandatu nie dostać... Ale mogę podjąć. Mogę podjąć takie wyzwanie, trasa po prostu, jak już będę miał to DLC, chociaż to będzie dłuższa trasa od tej. Więc, no ile może być dłuższa, nie wiem, 500 km, 1000. Może czasem się okazać, że 1000 km, czyli 4000, może jest taka maksymalna trasa. Ze wszystkimi DLC. Także jak mam być szczery, to... że bez mandatu trasa. No chyba, że taką 3000 zrobi, czy bez mandatu. No nie wiem. Tylko bez mandatu to by oznaczało, że również nie mógłbym mandatu, czyli żadnego mandatu, czyli ani za stuczkę, ani za prędkość. To oznaczało, że nie mógłbym również prędkości przekroczyć, nie? No jeżeli tak byśmy się umawiali, że bez mandatu, no to nie wolno byłoby mi przekroczyć prędkości. Nigdzie. Ani w mieście, ani poza miastem, nigdzie. Czyli teoretycznie mógłbym sobie, wiecie, jak nie ma ograniczeń prędkości, tak jak jest tu, nie wiem, 110, to te 110 bym mógł sobie lecieć. Jak nie ma ograniczeń w ogóle, to mógłbym sobie lecieć 140, ale nie mógłbym na przykład przekroczyć prędkości. Jak jest, nie wiem, ograniczenie jakiejś roboty drogowej, jadę 70, to jadę 70 i koniec. Dobra. Prawie jesteśmy. Żebym czegoś nie wywinął na koniec, to... Żebyście też nie mówili, że do Ikei jedziemy z tymi ciuchami? Serio? Odzież wieziemy, ale... Do Ikei odzież? Dobra, no. Czyli Ikea sprzedaje z Turcji odzież. No dobra. Tak by wychodziło, że jedziemy do Ikei. Chyba, że jedziemy gdzieś indziej, ale... Dojechaliśmy. Pozwolicie, widzowie, że na tak...
po tak długiej trasie, albo dobra, dla widza. Drogi widzu, jeżeli już oglądasz, proszę skomentuj, zostaw łapkę w górę, będzie mi miło, a ja specjalnie dla ciebie w tym stanie totalnego zmęczenia postaram się jeszcze zaparkować, chociaż to może być najtrudniejsze parkowanie w moim życiu, ale postaram się zaparkować. Najtrudniejsze, dlatego że jestem mega zmęczony, nie? Po tylu godzinach jazdy i... Ale może mi się uda tu jakoś zaparkować. Wy wiecie, no, ktoś by z was napisał i oczywiście znowu słusznie. No ale co ma powiedzieć prawdziwy kierowca, który też tyle trasy robi i... I musi zaparkować, no. Byłby to słuszny komentarz i zgadzam się w 100%, dlatego prawdziwych, zawodowych kierowców ja, widzowie, podziwiam. Ej, nie w tę stronę. Gdzie zmęczenie daje górę? Podziwiam, bo naprawdę oni... To się tak wydaje, nie? Ale to jest naprawdę czasami ciężka praca. Ja to widzę teraz. No bo pamiętajcie, no tu jesteśmy tylko w Eurotracku, tu się nic nie stanie, jak ja coś odwalę. Możemy się z tego śmiać, mogą być śmiechy, chichy. No ale taki kierowca gdzieś tam bierze odpowiedzialność, żeby komuś krzywdy po drodze nie zrobić, tak? I za siebie również, za towar. Już wiem z góry, że coś tu będzie... Wiem z góry, że coś jest nieryna, ale dobra, próbujemy. Może być ciężko. Żebym Volvo nie przerysował. Będę musiał w drugą stronę zrobić podejście, czekajcie. Od drugiej strony zrobimy podejście, tylko czy ja w coś tu nie... Aha, już przydzwoniłem. No to teraz wiemy, czemu ten słupek, dobra. To teraz wiemy, czemu ten słupek jest taką... Teraz wiemy, czemu jest tak. Próbujmy może tak. Ja do końca nie jestem już świadom, co robię, bo mówię, zmęczenie bierze górę. Będzie ciężko. Ja tutaj tak w życiu nie wykręcę, bo ta naczepa mi się złamała. Musiałbym od drugiej strony, widzowie. Czekajcie. Chciałbym od drugiej strony nią cofnąć. No to inaczej zrobić. A czy pewnie by ktoś z was zna sposób? Ja nie mówię, że nie, tylko bierzcie pod uwagę, że moja koncentracja dzisiaj jest na poziomie żenującym, ale to dla widza robię parkowanie jako już takie wyzwanie na koniec. A może mi się uda jednak. Słuchajcie, to dla was robię to parkowanie, które jest bardzo nieudolne, ale... Dobra, sobie do przodu najwyżej podjedziemy. Powinno się udać. Ale przy, wiecie, przy moim, no, totalnie rozkojarzeniu już w tej chwili, bólu głowy, to takie parkowanie w tym momencie jest dla mnie wyzwanie, mimo że ono jest bardzo proste, tak? No, przecież wiecie, co za problem. Ale takie zaparkowanie po takiej jeździe jest dla mnie troszkę... Drogi widzu, wyzwaniem. Tak byle jak sobie zaparkujemy. Trudno. Udało się. Bałem się, że będę musiał zawracać. Dobra. I na tym, moi drodzy, będziemy kończyli. O, doskonale. Zobaczcie, drogi widzu, udało się doskonale. Przejechany dystans 3000 km. Zrobiłem to w 73 godziny. Chyba z tym te spanie jest tutaj też wliczone. Czyli 73 godziny zużyłem. No teoretycznie oczywiście pokazuje nam, ile paliwa zużyliśmy, ale jakby to jest jedyne podsumowanie, jakie możemy zrobić za dany odcinek. Dostaliśmy 325 tysięcy za to zlecenie, 4000 expa, bardzo ładnie, to tylko chyba dlatego, że taki długi dystans, więc wbiłem nowy level, bardzo fajnie. Więc jak chcecie levelować, to polecam jednak te dłuższe dystanse. Natomiast nie dostaliśmy kary, za żadnej kary, także bardzo fajnie. A co ja sobie zrobię? Słuchajcie, na razie pilne dostawy to ja niekoniecznie bym chciał. Wiecie co, chyba oszczędność paliwa. Chyba oszczędność paliwa sobie zrobię, bo na razie na tych ADR-ach mi jakoś tam nie zależy. Będę je później w jakiś tam sposób awansował.
No zobaczcie, wykroczenia drogowe to jest też to, o czym mówiłem, nie? Za jazdę bez snu na szczęście nie dostałem, ale to też dlatego, że... dlatego, słuchajcie, nie dostałem mandatu za jazdę bez snu, dlatego, że często tę symulację zmęczenia mam po prostu wyłączoną. No teraz włączyłem pod tą mapę. Stan konta 7 milionów. Przepięknie, przepięknie. No nic, dzięki moi drodzy za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę, komentarz pod filmem i daj znać, czy chcesz podobną serię, gdzie zrobiłbym o wiele dłuższą dostawę na o wiele dłuższy dystans. Także będzie mi miło. Trzymaj się. Cześć.